Oficjalnie witam Państwa na wydarzeniu Fundacji Stańczyka, seminarium Jawność a jakość procesu legislacyjnego w ramach projektu Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne oraz w ramach nie tylko projektu, ponieważ my działamy przede wszystkim przez stałe programy, w ramach programu Przejrzysty Kraków, który od 2 lat funkcjonuje w Fundacji. Oczywiście na początku muszę przede wszystkim powiedzieć, że dziękujemy bardzo Fundacji Batorego jako zarządcy środków z mechanizmu norweskiego, dzięki którym możemy się dzisiaj spotkać. Też poczuwam się w obowiązku, ponieważ na sali jest opiekunka projektu ze strony grantodawcy, więc dzisiaj jesteśmy wyjątkowo nacenzurowanym. I uprzywilejowanym, dobrze, dziękuję. To można to też inaczej ująć właśnie od tej strony. Aniu, bardzo cię proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Cioch. Będę miała zaszczyt współprowadzić dzisiejsze spotkanie razem z Przemysławem Żakiem, prawnikiem, członkiem zarządu naszej fundacji. Bardzo serdecznie Państwa witam. Witam przedstawicieli małopolskich samorządów, witam przedstawicieli świata nauki, witam przedstawicieli organizacji pozarządowych, ruchów miejskich, witam w końcu mieszkańców. Szczególnie serdecznie witam tych z Państwa, którzy mieli troszkę dalej niż kilka przystanków autobusem, a mimo to przyjechali dzisiaj do nas i będą uczestniczyć. Z kolei chciałbym przywitać naszych prelegentów. Zacznę może od pana doktora Kazimierza Bandarzewskiego, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Bardzo się cieszymy, że pan przyjął nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jak państwo możecie zobaczyć na tych fajnych identyfikatorach, z drugiej strony jest program, więc można zawsze kontrolować, co się dzieje, można też kontrolować czas i sprawdzać, kto aktualnie będzie się wypowiadał. Witam Krzysztofa Izdebskiego z sieci obywatelskiej Watchdog Polska oraz z Obywatelskiego Forum Legislacji. Oraz, no, trudno mi jest witać akurat, ale przedstawię, Jan Niedośpiał, szef programu Przejrzysty Kraków u nas w Fundacji, który też będzie tutaj miał swoje wystąpienie. Za to, jak Państwo widzą w programie, my z Anną będziemy też Państwa częstować jakby swoją propozycją merytoryczną na dzień dzisiejszy w odpowiednich częściach tego programu. Niestety nie mogę przywitać jednej osoby, Szymona Osowskiego, którego Państwo macie w programie na pierwszym wystąpieniu. Niestety pan Szymon zachorował, dał nam znać, że nie ma żadnych szans, żeby przyjechał ze Szczecina do nas, więc niestety go nie będzie. Za to ja spróbuję przejąć jego rolę i ten pierwszy otwierający całe seminarium wystąpienie Państwu wygłosić. Gdyby ktoś z Państwa się zgubił, to wszelką pomocą będziemy służyć my wszyscy tutaj widoczni, jak również koordynatorka projektu Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne, która jak na koordynatorkę przystało, gdzieś się schowała, ale zaprosimy ją tu. Pokaż się, Gosiu, Państwu. Gosia to wszystko tutaj zorganizowała, całe wydarzenie, załatwiła salę, także dziękujemy jej za wygodne krzesła. Pierwsze wystąpienie. Zasada jawności organów władzy. Przemysław Żak. Proszę Państwa, nie o tym miałem do Państwa mówić dzisiaj. Zgodnie z planem, jak Państwo widzicie, miałem mieć przyjemność współprowadzić część dotyczącą procesu legislacyjnego opartego na dowodach.
Nie bez powodu zaprosiliśmy Szymona Osowskiego do tego, żeby wygłosił to pierwsze wystąpienie, gdyż z perspektywy ogólnokrajowej tematyki dotyczącej jawności i dostępu do informacji jest swoistego rodzaju ikoną. Może być różnie oceniany, wiem o tym. Ja pewnie należę do tych, którzy ocenia pozytywnie, będą pewnie osoby, które będą też krytykować jego działalność, ale nie można odebrać innego, że jest rzeczywiście autorytetem w zakresie dostępu do informacji. Więc czuję się nie do końca na miejscu. Zastanawiając się wczoraj nad tematem tego, co państwu powiedzieć na ten temat, pomyślałem sobie z perspektywy tych kilkunastu minut. Dużo, jeśli chodzi o wiedzę, nie można przekazać, ale jesteśmy na seminarium, na tym seminarium, na którym w zasadzie spotykamy się po to, żeby poruszyć pewne kwestie dyskusyjne, dowiedzieć się może pewnych rzeczy nowych, zasygnalizować sobie pewne kwestie, ale też zasygnalizować sobie poglądy, którymi możemy się wymienić. Dlatego chciałem się z Państwem podzielić refleksją osoby, która zajmuje się głównie dostępem do informacji od lat 7 od strony organizacji pozarządowych, od strony obywateli, którzy się też zgłaszają na poradnictwo, w bardzo niedużym, oczywiście skromnym udziale, bo w Krakowie jest takich osób mało, ale jednak z tym doświadczeniem od strony wnioskodawcy też, część osób, która jest z samorządów, na pewno już wie w tym momencie, o co chodzi. Ale też mam doświadczenie od strony organizacji, które udostępniać informacje muszą, więc zyskuję też tą perspektywę od strony podmiotu zobowiązanego. Oczywiście zajmując się tym praktycznie, muszę też, jak też pewnie część z Państwa, interesować się tym, co się dzieje w orzecznictwie, co się dzieje w literaturze w tym zakresie. I jak Państwo sądzą, co się dzieje? Co w zasadzie można odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje? Ja bym powiedział, że dzieje się źle. Tak? I prawdopodobnie ta odpowiedź, Państwo się zajmują prawdopodobnie dużą ilością różnych rzeczy związanych z prawem, nie tylko akurat prawem do informacji. Ta odpowiedź prawdopodobnie pasuje niestety do wielu aspektów funkcjonowania, od razu powiedzmy, samorządów, bo tutaj mamy przede wszystkim do czynienia i dzisiaj będziemy mówić też przede wszystkim w kontekście samorządów. Dlaczego się dzieje źle w prawie do informacji? Bo jesteśmy, proszę Państwa, za chwilę, dwa lata jeszcze, 2017 rok, po 20 latach obowiązywania nowej konstytucji, czyli już nie do końca takiej nowej, która wprowadzała gwarancję ochrony prawa do informacji. Jesteśmy już po 10 latach ponad obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej, a wciąż zadajemy sobie podstawowe pytania. Co to jest informacja publiczna i wciąż nie potrafimy na nie odpowiedzieć. Pytanie właśnie, kto tak naprawdę nie potrafi odpowiedzieć i komu są zadawane te pytania? No, nie bez powodu powołałem się na orzecznictwo sądów administracyjnych. To tam dzieje się najwięcej w tym temacie, to tam mamy największe rozbieżności w poglądach. Jakie? Dla przykładu, i od razu pewnie części z Państwa przypomną się własne doświadczenia związane z udostępnianiem informacji publicznej. Zacznijmy od najprostszego. Dokument wewnętrzny. Cóż to jest ten dokument wewnętrzny? Gdzie on jest w ustawie? Gdzie on jest w konstytucji? Ale jest za to w orzecznictwie. Mamy rozbieżne orzecznictwo. Jedni sędziowie, nie sięgajmy nawet do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zostajmy na poziomie NSA. Jedni sędziowie mówią o tym, że tak, dokument wewnętrzny to jest coś, co należy chronić, w tym sensie, że to istnieje, nie wolno lekceważyć istnienia tego zjawiska i należy uznać, że nie jest objęte pojęciem informacji publicznej. No i dowiadujemy się, że ekspertyzy zamawiane przez prezydenta nie są informacją publiczną, że maile doradców premiera wymieniających się poglądami w zakresie procesu legislacyjnego nie są informacją publiczną. Ale równolegle padają orzeczenia, gdzie inni sędziowie mówią nam, notatka burmistrza ze spotkania z ministrem jest informacją publiczną. Faktura wystawiona przez podmiot zewnętrzny jest informacją publiczną, należy ją udostępnić. W ostatnich miesiącach jest taki fajny przykład dwóch orzeczeń dotyczących prawie że tego samego, ale różnych podmiotów. Temat wyników sondażów opinii publicznej
zamawianych przez podmiot, do którego wnioskodawca zgłosił się z zapytaniem o wyniki tych sondażów. Partie polityczne. Sprawa zakończona przeciwko Platformie Obywatelskiej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z rozstrzygnięciem kwalifikującym te wyniki jak najbardziej jako informację publiczną do udostępnienia przez partię polityczną. A równolegle nie tak dalej, jak w ostatnim chyba miesiącu zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wyrok w sprawie, w której skarżący skarżył się na brak udostępnienia informacji publicznej dokładnie w tym samym zakresie wyniki sondaży opinii publicznej zamawianych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powiedział, nie, to nie jest informacja publiczna. Oddalamy. Nie ma w ogóle tematu. Proszę Państwa, to się dzieje po ponad 10 latach funkcjonowania ustawy. Rozbieżne orzecznictwo. Jak Państwu dorzucę jeszcze taką ciekawostkę, nie wskazując w żaden sposób zmieniaj nazwiska, jak Państwo będą chcieli, to sobie sami sprawdzą, że w jednym i w drugim orzeczeniu, przy jednym i przy wydawaniu jednego i drugiego orzeczenia na poziomie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego był ten sam, jeden z sędziów się powtarzał. W jednym składzie był, gdzie uznano, że to jest informacja publiczna. W drugim składzie, że nie jest informacja publiczna. W zakresie takich rozbieżności spotkamy się z nimi nawet na poziomie naszego tutaj Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. To też jak najbardziej się zdarza, że w ten sposób to nie jest wycieczka do pana doktora. Ale nagrania z sesji Rady Gminy. To są wyroki już stare. Jeden jest, zdaje się, że z okolic 2006 roku, drugi 2007 lub 2008. Jeden dotyczył jednej z gmin na Podhalu. I cóż orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie? Że to nie jest informacja publiczna, bo nie jest to przewidziane w instrukcji, w systemie kancelaryjnym tego urzędu jako jakiś dokument. W Krakowie zaś był sobie wnioskodawca, który poprosił o nagrania z Rady Dzielnic. I co orzekł Sąd Administracyjny w Krakowie, co też się uprawomocniło, że to, jak Państwo się domyślacie, jest informacja publiczna, którą należy udostępnić. Paradoks w tej sprawie, jako ciekawostka, polegał na tym, że orzeczenie oczywiście zapadło wiele miesięcy po tym, kiedy on złożył wniosek. A w ten czas w Krakowie była praktyka wymazywania nagrań zaraz na następnej sesji. Więc takie pyrrusowe zwycięstwo, tak? Mam wyrok, to jest informacja publiczna, tyle, że jej już nie ma. Więc paradoksalnie ktoś by powiedział, no w sumie to chyba nie do końca dobry wyrok, bo trzeba by było jednak uznać, że tej informacji publicznej już nie ma, więc nie ma co udostępniać. Proszę Państwa, co się dzieje z tymi rozbieżnościami? Skąd one się biorą? Moja hipoteza jest taka, że one się biorą mniej więcej z tego. Tak? Powinny się pojawić w każdej prezentacji podobno cyfry. Podobno wszyscy lubią liczby. Nie widać, tak? Zły flamaster wybrałem. Już lepiej. Słyszę, że już jest lepiej. Tak naprawdę jak myślałem o tym, żeby Państwu taką... Ile jeszcze potrzebujemy do szóstki, to jeszcze jedną jakąś by się przydało, prawda? Jeszcze jedna dziesiątka. A, żeby był większy wybór. To rzućmy sobie jeszcze coś. I tak możemy... Jeszcze wiele. O, możemy sobie dorzucić jeszcze wiele cyfr. Zafiksowaliśmy się na cyfrach. Kto z Państwa rozpoznaje te numery? Są na sali osoby, które rozpoznają te numery? Uwaga, ogłaszam. Dzisiaj wygrywa 4, 1, 61, 19, 2, 10, 42, 10, 73. Kumulacja. Kurs franka. W szczególności to ostatnie. Proszę Państwa, oczywiście chodzi o numery przepisów odpowiednio. No, spróbujmy sobie rozszyfrować. 61.
no to zakładam, że to dość proste, tak? Z Konstytucji, artykuł 61, ten, który mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej, osób pełniących funkcje publiczne i podmiotów innych, które w zakresie, w jakim one realizują zadania publiczne, dysponują środkami publicznymi. Każdy obywatel ma dostęp do dokumentów, nie jest powiedziane, że urzędowych, zaznaczam. To jest ważne do refleksji. Każdy obywatel ma wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Expressis verbis wyrażone w Konstytucji, a do dzisiejszego dnia ludzie się spotykają nawet w Małopolsce z problemami w tym zakresie. Chociaż mieliśmy ostatnio bardzo przyjemną wizytę w Czorsztynie i w Łapszach Niżnych i nie było żadnego problemu. Proszę Państwa, artykuł 61, okej. Okay. A artykuł 4 też z Konstytucji mówi o suwerenie, tak? Jeśli ktoś sobie przypomina, kto jest źródłem całej władzy w naszym ustroju? Naród, mówi Konstytucja. Okej, okay, czyli można powiedzieć, że 61 służy czwórce prawdopodobnie. Gdzieś jest tutaj jakiś związek funkcjonalny. 10. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i przepis dotyczący wolności wyrażania idei, poszukiwania pomysłów, wyrażania poglądów, poszukiwania informacji, uzyskiwania informacji, który jest powszechnie u nas w Polsce akceptowany jako źródło, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej. 19. Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, podobnie jak 10 z Europejskiej Konwencji. Wszystkie te akty nas obowiązują, zostały ratyfikowane przez ustawę, więc weszły bezpośrednio do naszego porządku prawnego. 42. Ciekawe, czy ktoś kojarzy. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. I mowa o tym, że każdy obywatel Unii Europejskiej ma dostęp do dokumentów unijnych, niezależnie od formy, w jakiej one występują. To tak przy okazji kolejny kamyczek do dyskusji na temat tego, czy dokument z 61 Konstytucji naszej to jest dokument urzędowy, czy to jest dokument w jakimś szerszym znaczeniu. 10. A to już chodziło o naszą ustawę. Tryb wnioskowy, wszystkim na pewno znany, tak? Ten wnioskodawca, który w ciągu 14 dni powinien dostać informację publiczną. 73. Ciekawe, czy ktoś kojarzy. No, to już nie tylko z zasadą jawności i działalności organów władzy publicznej, to dotyczy też ochrony środowiska, tak? Czyli artykuł 73 ustęp 3 Konstytucji, który mówi o prawie każdego dostępu do informacji o stanie środowiska. Pominąłem coś? 1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Przecież nasz ulubiony przepis, kto się zajmuje prawem do informacji, wie, że to jest ulubiony przepis wszystkich. Piękny i wspaniały przykład rzetelnej legislacji naszego ustawodawcy. Każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną. Widzicie Państwo na pewno problem w takiej definicji. Artykuł 2. Każdy ma dostęp do informacji publicznej. To słynne rozszerzenie z Konstytucji. Konstytucja mówi o każdym obywatelu, ustawa o dostępie mówi o każdym. Proszę Państwa, dlaczego ja mówię, że zafiksowaliśmy się moim zdaniem na tych przepisach? Bo zastanawiając się nad tym, jak ma wyglądać prawo do informacji w Polsce, jak ma być realizowane, próbujemy wszystko wywieść z przepisów prawa stanowionego. Z przepisów prawa, które już zostało nadane przez ustawodawcę, czy też przez ustrojodawcę. Gdzie jest tutaj jakiś błąd myślowy w tym wszystkim? O ustaleniu treści jakiego rodzaju prawa my mówimy, kiedy zajmujemy się stosowaniem dostępu do informacji? Musimy gdzieś zdawać sobie sprawę z tego, że mówimy o... No, niestety tego nie będzie widać, więc teraz pokreślę wszystko. Mówimy o prawie człowieka. Jeśli ktoś nie jest przekonany do pojęcia praw człowieka i ma na ten temat swoje mieszane zdanie, albo w ogóle negatywne, jasne. Ale jeśli ktoś i tak chce się kierować przepisami prawa stanowionego, to w Konstytucji znajdzie odpowiedź, gdzie jest treść tych praw człowieka, które są chronione przez Konstytucję. Wszak w preambule jest bardzo jasno powiedziane. Te prawa i wolności chronione przez Konstytucję mają źródło gdzie?
no nie w konstytucji, nie w ustawie, tylko w czymś, co ustrojodawca tak bardzo ładnie nazwał przyrodzona, niezbywalna godność ludzka. Tak? No skoro to jest źródło poza konstytucją, no wyraźnie mamy wyłom w systemie prawa, tak? Te prawa mają swoje źródło poza konstytucją. Tak by można było z perspektywy trochę przewrotnej postawić sprawę. To musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w momencie, kiedy stosujemy te wszystkie przepisy, my nie powinniśmy się starać jednak wyjść poza ten obrazek i zastanowić się, jaka treść tak naprawdę powinna być nadana tym prawom i wolnościom. A to, co się dzieje w Polsce od ponad 10 lat, to jest dyskusja, która funkcjonuje niestety tylko i wyłącznie w jednej grupie aktywnie dyskutującej na ten temat. W sądach. A sądy siłą rzeczy muszą bazować na przepisach. One w swoich wypowiedziach już nie mogą pozwolić sobie na to, żeby wypowiadać się z perspektywy czegoś, co nie wynika wprost z przepisów. Ale my stosując już jednak powinniśmy mieć taką refleksję. No i pytanie, czy właściwie właśnie sądy są tą adekwatną grupą, do której powinniśmy kierować pytania o zakres tego prawa. Ja mam duży szacunek do sędziów sądów administracyjnych, ale jednocześnie, proszę Państwa, poszedłbym o zakład, że większość sędziów, którzy się zajmują prawem do informacji, w życiu nie wysłała jednego wniosku o informację publiczną i też od strony państwa samorządów nigdy nie zajmowała się udostępnianiem informacji. Pytanie, czy nie powinna się pojawić swego rodzaju większa pokora w tym, kiedy się feruje wyroki, które mają charakter aktywizmu sędziowskiego, kształtującego tak naprawdę przepisy, których nie ma w ustawie. Polecam Państwu, jeśli kogoś by to interesowało, jest teraz nowa pozycja w zakresie prawa do informacji na rynku doktora Michała Bernaczyka. Monografia dotycząca dostępu do informacji i jest bardzo ładnie opisany rozdział poświęcony Freedom of Information Act, czyli regulacjom dotyczącym dostępu do informacji na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych, łącznie z omówieniem orzecznictwa, gdzie jest pokazane trochę inne podejście sądów do tego tematu, gdzie sądy bardziej idą w stronę wykazywania, że pewne rzeczy powinny być uregulowane i wyraźnie sygnalizowania, nie zastępowania ustawodawcy, tylko sygnalizowania ustawodawcy, że powinien się tym zająć. Ale jeśli ustawodawca miałby się czymkolwiek zająć, to pytanie, czy to rzeczywiście powinno być tak, jak dotąd się działo w okresie tych 25 lat. Nie wiem, czy Państwo zaobserwowaliście albo mieliście taką refleksję na temat tego, w jaki sposób u nas powstawała ustawa o dostępie do informacji, w jaki sposób powstawała konstytucja. Mamy do czynienia ze zjawiskiem typowym dla bloku tutaj krajów postkomunistycznych, bloku Europy Środkowej i Wschodniej, do czynienia z sytuacją, gdzie grupa z całym szacunkiem bardzo szanownych ludzi, bardzo mądrych ludzi, nadaje całemu społeczeństwu pewną wizję norm i regulacji dotyczących praw i wolności obywatelskich, bo potrzeba nie wychodzi ze społeczeństwa. No, trochę trudno, żeby wyszła od społeczeństwa, które nie miało kiedy dojrzeć do tej potrzeby. Jak sobie Państwo to porównają z tym, jak powstawały akty prawne w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii dotyczące wolności informacji, to zobaczycie Państwo, że tam działo się to odwrotnie. To wyszło z oddolnej potrzeby i następnie było dopiero pod wpływem impulsu z dołu było regulowane. U nas niestety to tak nie wygląda. Proszę Państwa, czy można więc postawić taką hipotezę, że największym wyzwaniem na kolejne może 10 lat w tym, żeby uporządkować sytuację w prawie do informacji, w stosowaniu prawa do informacji, to jest wyzwanie, które stoi nie przed sądami, nie stoi przed ustawodawcą, ono stoi przed nami, zarówno tymi, którzy się zajmują wnioskowaniem o informację, jej upublicznianiem dalszym, ale też tym, którzy udostępniają tą informację. Pojawiają się wyzwania związane z tym, jak bardzo przekształciło się społeczeństwo w ostatnich 10-15 latach. Jak bardzo społeczeństwo uzależnione od informacji, od masy przekazywanych i przetwarzanych informacji, zupełnie inaczej teraz postrzega prawo do informacji. Są inne potrzeby, nie tylko polityczne, o których była mowa w niedawnym badaniu,
Nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał o tym badaniu dotyczącym prawa do informacji. Może w samorządach dostaliście takie ankiety od osób, które się zajmowały tym badaniem, gdzie postawiono bardzo wyraźnie hipotezę, że prawo do informacji służy kwestiom politycznym, służy kontroli politycznej obywateli nad organami. Intuicyjnie wydaje się to być oczywiście prawdziwe. Pytanie, czy to jest jedyny cel? Pytanie, czy my w ogóle powinniśmy się tak bardzo zastanawiać nad tymi celami? Czy ktoś się pyta, w jakim celu ktoś realizuje swoje prawo do życia? Też prawo człowieka. No, bardziej podstawowe oczywiście. Ale czy ktoś się pyta na ten temat, zadaje pytanie w ogóle po co? Z perspektywy prawnej. Nie mówię oczywiście o kwestii filozoficznej, moralnej, religijnej ewentualnie. Nie ma takich pytań. Więc pojawia się pytanie, czy w ogóle powinniśmy się zastanawiać. Ale nawet przez chwilę spróbujmy się zastanowić. Czy spotkaliście się Państwo z sytuacją, że ktoś wnioskował o informację, bo wiedzieliście o tym Państwo, że robi to po to, żeby wykorzystać tą informację później w działalności gospodarczej, w działalności komercyjnej, dla zysku. Pewnie część z Państwa się z tym spotkała. Ale czy to jest źle? Czy to jest coś złego, że ktoś z tego prawa do informacji w ten sposób korzysta? Proszę Państwa, jak Państwo kojarzą dyrektywę bodajże z 2003 roku o reuse, tak? O ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, unijną dyrektywę. Nie wiem, czy Państwo znają uzasadnienie między innymi wprowadzenia tej dyrektywy, gdzie instytucje unijne mówiły o tym, żeby ułatwić udostępnianie informacji i wykorzystywanie ponowne tej informacji między innymi właśnie przez sektor gospodarczy, ze względu na to, że upatrywano w tym jeden z kolejnych kamyczków na zwiększenie PKB i zwiększenie obrotu po prostu, tak? Zwiększenie bogactwa społeczeństw i tak dalej. Wykorzystanie dodatkowego zysku. Czy spotkaliście się Państwo z sytuacją, że ktoś wnioskował o informację, którą następnie wykorzystywał w postępowaniu przeciwko organowi, od której tą informację dostał? Być może część z Państwa się spotkała. Takie sprawy były rozstrzygane między innymi w sądach administracyjnych. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa ma mnóstwo takich sytuacji, gdzie poddaje wątpliwość, czy w ogóle tak może być, czy tak powinno być. Tymczasem w uzasadnieniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej w tej pierwotnej wersji w 2001 roku, w protokołach, w dokumentacji prac, znajdziecie Państwo, że jednym z argumentów było właśnie to, żeby dać obywatelom instrument, którym między innymi będą mogli zdobywać silniejszą pozycję w obronie swoich praw, również na drodze cywilnej, w konfliktach z organami władzy publicznej. Znowu pytanie, czy coś jest w tym złego. Pytanie, czy można mówić o tym, że jest coś w tym złego, że opinie prawne różne, pozytywne i negatywne, zostaną udostępnione obywatelom w czasie trwania procesu organu władzy publicznej w sprawie cywilnej z jakimś obywatelem. Ja nie do końca jestem pewny odpowiedzi. Mam wątpliwości co do zarówno odpowiedzi na tak, jak i do odpowiedzi na nie, ale gdzieś pojawia mi się taka myśl, że owszem, można mówić o tym, że no, to jest proces cywilny, równość stron, równość broni, tak? Niektórzy pewnie kojarzą. No ale z drugiej strony to nie jest wcale równość. To nie jest dwóch obywateli, którzy ze sobą zderzają się w procesie cywilnym, tylko to jest organ władzy, który ma konstytucyjny obowiązek przede wszystkim działania według zasady legalizmu, czyli zgodnie z prawem, zgodnie z jego najlepszym rozumieniem i najlepszym zastosowaniem. A tymczasem dowiadujemy się, tak skacząc na inny temat, że Ministerstwo Finansów ma takie wytyczne dotyczące tego, że należy zaskarżać każdy wyrok każdego wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, niezależnie od tego, czy jest utrwalona linia orzecznicza, czy nie. To czym się kierują? Zasadą legalizmu? Czy naprawdę gdzieś w przepisach jest mowa o tym, żeby w ten sposób organ władzy postępował? Gdzieś wydaje mi się intuicyjnie, że coś nam tutaj w tym całym systemie nie działa. I z tej perspektywy, moim zdaniem, przed nami stoi duże wyzwanie wyznaczenia standardów funkcjonowania i dostępu do informacji, dyskusji na ten temat, co powinno być jawne, a co może nie powinno być jawne. I zrobienia tego, co się już działo w innych krajach oddolnie. Pokazania
ustawodawcy lub sądom, że oddolnie jest pewien konsensus co do tego, co powinno być udostępniane, albo jak powinno być udostępniane, albo że organy nie widzą problemu w tym, żeby udostępniać pewne rzeczy. Od razu wizualizacja, żebyście Państwo wiedzieli, o co mi tutaj chodzi. Przykład bardzo prosty. Kiedyś ktoś wystąpił w Krakowie o udostępnienie skarg mieszkańców i odpowiedzi wojewody małopolskiego i sprawa trafiła do sądu. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pojawił się temat, czy skargi mieszkańców można udostępnić, czy nie, bo nie są dokumentem urzędowym. O ile Naczelny Sąd Administracyjny zdecydowanie przychylił się do twierdzenia, że oczywiście odpowiedzi należy udostępnić, o tyle skargi same mieszkańców pojawiła się wątpliwość. Ona była zakamuflowana w uzasadnieniu. Wyrok był korzystny, jasne, dla obywatela. Należy udostępnić informację publiczną, organ pozostaje w bezczynności. Ale pojawił się temat związany w uzasadnieniu, to był zalążek wtedy, kiedy dopiero zaczynała się dyskusja w orzecznictwie co do dokumentu prywatnego, wewnętrznego i tego, jak się to ma wszystko do dokumentu urzędowego. Rozdzielenia informacji odnośnika informacji, takie poglądy. I teraz, jeśli Państwo macie doświadczenie w samorządzie albo od strony organów, które udostępniają informacje, będziecie mieć lepszą percepcję tego, co teraz przywołam z tego uzasadnienia. Tam się pojawiła koncepcja, że należy rozróżniać te rzeczy i w związku z tym organ ma obowiązek udostępnić treść tej skargi, bo ona dotyczy jego zadań publicznych, w dodatku on przetwarzał tą treść na potrzeby realizacji swojego zadania publicznego, jakim było załatwienie skargi, ale już nie nośnika. Nośnik już nie podlega udostępnieniu. No to teraz sobie zastanówmy się, co jest łatwiejsze dla organu? Zrobić ksero? Czy teraz wyciskać esencję, treść z tej skargi, żeby to wysłać temu zainteresowanemu wnioskodawcy? Myślę, że zarówno wnioskodawcy, jak i osoby, które się zajmują udostępnianiem informacji publicznej, mogą zobaczyć, na ile niestety czasami orzecznictwo też jest dalekie od życia. Dlatego powtórzę jeszcze raz. Moim zdaniem wyzwanie stoi przed nami, proszę Państwa, zarówno jeśli chodzi o prawo do informacji i jego dalsze stosowanie, i musimy przyjąć to wyzwanie jako naszą odpowiedzialność, a nie odpowiedzialność ustawodawcy lub sędziów, którzy mają nam powiedzieć, jaka jest treść i granice naszego prawa do informacji lub naszych obowiązków w zakresie udostępniania informacji. Również myślę, że ta sama myśl i to samo wyzwanie stoi w zakresie tematów dotyczących jakości procesu legislacyjnego i wyzwań stojących w tym zakresie. Nie zawsze wszystko bowiem wynika wprost z przepisów. I pytanie, czy wtedy powinniśmy się zasłaniać tym przepisem, czy też powinniśmy podjąć rękawice podjęcia odpowiedzialności za to, żeby to realizowało swoje cele, żeby to było jak najlepiej zrobione w duchu dobrze pojmowanej idei demokracji, rozwoju świadomości prawnej obywateli, wzmacniania zaufania obywateli do organów władzy państwowej. Jak Państwo widzą, klamra paradoksalnie ideowa, ale jak najbardziej pewnie części z Państwa znana wprost z przepisów, też z orzecznictwa, tyle że już Trybunału Konstytucyjnego. Tym wnioskiem, tymi refleksjami chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam na kolejne wystąpienie. Raz. Witam. Witam Państwa serdecznie. Krzysztof Izdebski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Obywatelskie Forum Legislacji. Wyjaśnię pokrótce, czym jest to Obywatelskie Forum Legislacji, bo to jest dosyć, wydaje mi się, istotna instytucja, choć nieformalna. To jest takie ciało składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lobbystów zawodowych. Słowo straszne się wydaje, ale mamy jeszcze takich lobbystów, rzeczywiście i zresztą o tym lobbingu trochę Państwu w trakcie tego wystąpienia opowiem. Zadaniem czy celami forum jest dbanie o to, by proces legislacyjny był jawny i by zaistniały w nim rzeczywiste konsultacje publiczne. Stąd też między innymi
Obywatelskie Forum Legislacji, członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji badają proces legislacyjny. No, patrzymy na przykład, jak w praktyce realizowane są chociażby postanowienia regulaminu Rady Ministrów, który określa, jak proces legislacyjny na poziomie centralnym, bo ja też w moim wystąpieniu będę do tego poziomu centralnego się głównie odnosił, jak w praktyce to wygląda, bo oczywiście tutaj też mój przedmówca za pomocą liczb czy cyfr, nigdy nie wiem, jaka jest właściwa nazwa, przedstawił Państwu pewne też założenia ideologiczne, ale też założenia formalne dotyczące w ogóle jawności. Ja bym chciał Państwu też pokazać pewną kwestię teoretyczną, ale odwołując się do tych przykładów praktycznych, więc u mnie za bardzo tych liczb, cyfr nie ma, ale będę miał trochę obrazków. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, takie podstawy, jeszcze zanim kliknę, mam sprzęt też do tego, dlaczego my w ogóle mówimy o jawności procesu legislacyjnego? Jakbym teraz zadał Państwu pytanie, bo też zauważyłem, że tutaj trzeba tak pytanie zadać do sali, ale tutaj bym chciał od Państwa jakąś może odpowiedź uzyskać. Jakby Państwo podali mi przykład, taki pierwszy, który się nasuwa, dotyczący ustawy, czy może nie tyle co ustawy, ale jakiegoś zdarzenia już w tej chwili historycznego, ale z historii najnowszej Polski, który jest złym przykładem na jawność procesu legislacyjnego. No, o górnikach. Tu jeszcze już zakończonej w pewnym sensie już historii, bo tu jeszcze rozumiem trwa, nie wiemy, kto jest autorem, tak, tych rozwiązań. No też można powiedzieć, że jest to forma dokumentu rządowego jak najbardziej. To trochę, powiem tak, sprzed niewiele ponad 10 lat. Stowarzyszeń. Dobrze, jak pokażę Państwu, co chodzi, Państwo od razu będą wiedzieli, że właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Tak, właśnie, Rywin, prawda? I nawet nie chodzi o ten słynny tak artykuł, który rozpoczynał tą historię, tylko oto lub czasopisma. Tak, tutaj pan doktor mi podpowiada i Państwo też na pewno takie skojarzenie macie. Lub czasopisma, czyli my nie jeszcze w tym artykule, ale potem obserwując zapartym tchem posiedzenia komisji, która się zajmowała tym, że procedowaniem nad tą ustawą i tymi lub czasopismami, bardzo dobrze poznaliśmy cały proces legislacyjny od kuchni i zobaczyliśmy, że on nie do końca był taki jawny i przejrzysty, co w efekcie spowodowało, czy mogło spowodować, a nie wiemy, ile takich spraw było niewykrytych, nie mówię o kwestiach korupcyjnych, ale tak, że nawet ktoś przez przypadek zmienił jakiś układ w przepisie, bo i takie rzeczy się nieraz zdarzały, że no, mamy z tym ewidentny problem i coś z tym trzeba zrobić. Tutaj też, jeśli Państwo są zainteresowani poznaniem tego procesu legislacyjnego, też jak to widział rząd, to polecam też lekturę, która została skonstruowana przez wtedy jeszcze panią pełnomocnik Julię Piterę, odnoszącą się do prac legislacyjnych nad ustawą hazardową. To jest też taki dokument rządowy, który opisuje, muszę powiedzieć to słowo, no, pewne patologie tego procesu. Stąd też i Obywatelskie Forum Legislacji, ale też ta idea w ogóle jawności procesu legislacyjnego, no, wydaje nam się niezwykle istotna, no, ponieważ tutaj nikogo nie muszę przekonywać do tego, że każdy taki akt, czy nam się to podoba, czy nie, wpływa na nasze prawa i obowiązki. Jeżeli mówimy o tej jawności procesu legislacyjnego, to też tutaj odwołując się, bo to też trochę tutaj, szczególnie ten artykuł 4 Konstytucji, pojawia nam się pewien dylemat, tak, pomiędzy tą demokracją bezpośrednią, a demokracją przedstawicielską. Tu jak Państwo nie widzą, na tym rysunku tutaj ten rząd, tak? Tutaj jest rząd, czy to jest jakby urzędnik rządowy, ma płaszcz tajności, obywatel tutaj reprezentujący opinię publiczną, czy w ogóle społeczeństwo, pyta się, panie urzędnik,
urzędniku rządowy, co pan tam ma pod spodem? Mówi, proszę mi zaufać, nie musicie tego wiedzieć, tak? A tu właśnie te akty prawne wychodzą, więc tu też jest taki konflikt w praktyce, który się pojawia, że to społeczeństwo, i on będzie na poziomie i rządowym, i samorządowym, taki trochę konflikt, no to społeczeństwo po co ono ma wiedzieć, tak? No przecież oni nie mają takiej wiedzy na ten temat, będą jakieś swoje opinie dawać. To też jest kwestia pytania o pewną skuteczność tego procesu legislacyjnego i tego dylematu, czy włączanie, czy najpierw dostarczanie wiedzy, czyli jawność tego procesu, która będzie służyła z kolei włączaniu obywateli czy innych podmiotów, bo to przecież nie tylko obywatele się procesem legislacyjnym interesują, czy powinni interesować, czy to będzie bardziej pozytywne dla tego procesu, czy jakoś go spowolni. O tym będziemy szerzej mówić na kolejnym, podczas kolejnego wystąpienia dotyczącego tych dowodów. No, ja stawiam tezę, że jednak jakby można pogodzić obydwie wartości. Znaczy ta demokracja bezpośrednia i demokracja przedstawicielska, zresztą zgodnie z konstytucją, one się uzupełniają, tak? Proszę nie zapominać też o tym, że obywatel nie tylko jest elektoratem, to znaczy, że nie chce się tylko wypowiadać raz na 4 lata, ale jest tym obywatelem w międzyczasie, tak? I w związku z tym jakby jedna i druga strona zyskują na tym procesie. Władze zyskują zaufanie obywateli, tak? Oczywiście jest taka koncepcja, że im więcej jawności, tym mniej zaufania jest, która wynika z tego, że no, zawsze jeszcze jest pewnie coś, wszystko dają, prawda, ale to co najważniejsze ukrywają, tak? No ale jednak co do zasady, i to nie musimy odnosić tego do procesu legislacyjnego, w ogóle jeżeli jest ta informacja podawana, nawet jeżeli ona jest negatywna i to ma bardzo duże znaczenie, chociażby właśnie w przypadku jawności procesu legislacyjnego, bo jeżeli osoby wyrażają swoje opinie, tak, i te opinie są potem rozstrzygane negatywnie, ale istnieje informacja, dlaczego zostało to negatywnie rozpatrzone, kto to negatywnie rozpatrzył, to ja jako obywatel, chociaż mój postulat nie został jakoś spełniony, to ja mam wiedzę, że ktoś potraktował to poważnie i dał mi tą informację zwrotną. Ta informacja zwrotna też jest elementem jawności tego procesu. Te dwa punkty poznają ich opinię i otrzymują unikalne dane. Znaczy państwo też na poziomie samorządowym, ale też państwo w rozumieniu Rzeczypospolitej Polskiej ma unikalną szansę rozszerzenia swojej wiedzy eksperckiej. Co więcej, najczęściej za darmo, tak? Są grupy ludzi, czy ekspertów, czy będą środowiska naukowe, czy to będą poszczególni obywatele, czy organizacje pozarządowe, mają tak zwaną ekspertyzę w temacie i chcą z własnej, nieprzymuszonej, a często wymuszonej, żeby od nich to otrzymać woli, przedstawiają te dane, które pozwalają na właściwe sformułowanie aktu prawnego i właśnie ci obywatele zyskują poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość i co najważniejsze, też dobre i stabilne prawo. Znaczy nie mamy potem do czynienia z sytuacją, że w momencie vacatio legis już ta ustawa jest zmieniana, bo wyszło już po całym procesie legislacyjnym, ktoś sobie przypomniał, że jednak to nie tak powinno być, ale szereg osób o tym wcześniej mówiło. I teraz już przechodząc tak praktycznie bardziej, wiem, że czas też niewiele mi zostało. Kolejny rysunek, proszę państwa, labirynt, jak widać, tu jest otwarty rząd, tutaj pan czy pani siedzi i mówi, proszę zająć miejsce w poczekalni, która znajduje się na końcu korytarza. Tak? Czyli to prezentuje też, że te regulacje, które obecnie mamy w Polsce, one no, wydają się dosyć skomplikowane i niepełne. I stąd też jednym z postulatów Obywatelskiego Forum Legislacji, to nie jest postulat nowy, bo to jest postulat jeszcze przedwojenny, żeby stworzyć ustawę, która będzie regulowała proces legislacyjny, która będzie opisywała krok po kroku, jak w tych meandrach
w tym labiryncie się odnaleźć, no i potem też mieć podstawę do tego, rzeczywiście twardą podstawę, żeby oczekiwać od decydentów, żeby ten proces był i jawny, a co za tym idzie, partycypacyjny. Na razie mamy kilka aktów prawnych, ja się skupię na dwóch takich, które regulują ten proces właśnie w kontekście również jawności. O, przepraszam, nie w tym kierunku. Tak, jawność procesu. To jest jawność procesu, to przepraszam, do tego wrócę. Ustawa o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa. Wszystkie wykazy, które muszą być, czy wszystkie ustawy, które muszą znaleźć się w wykazach. Mamy z wyprzedzeniem wiedzę, co rząd planuje zrobić. Możemy się do tego przygotować, możemy to śledzić, tam są nadawane odpowiednie numery i te numery potem tutaj możemy sobie prześledzić na stronach internetowych, no bo też o to chodzi, tu była mowa o tych wnioskach, czy państwo dostaniecie, czy nie, ale też państwo jako obywatele nie musicie wcale składać tych wniosków, no chodzi o to, żeby było to powszechnie dostępne. Mamy, nie wiem, czy to mam taki, przepraszam, nie. Myślałem, że taki może... O, mam, proszę państwa, mam czerwony. Tu są numery projektu i ten numer projektu będzie mu towarzyszył aż do przesłania tego aktu do Sejmu. Kto jest odpowiedzialny? Czego mi tu brakuje i co trochę wyszło przy lub czasopismach? Kto rzeczywiście pracuje, jaki urzędnik pracuje nad tą ustawą? No wtedy ta odpowiedzialność, ta jawność na pewno będzie większa. Kolejnym takim elementem to są te, właśnie nie wiem dlaczego to mi wraca, przepraszam, z tego wykazy prac, o dobrze, ministrów i ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy prac legislacyjnych obejmujące projekty rozporządzeń, czyli już na poziomie rozporządzeń wiemy, że w BIP-ie musi się to wszystko znaleźć. To jest akurat przykład Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji rozporządzenia. No, teoretycznie wtedy też tutaj powinny się znajdować różne opinie, które wpłynęły w związku z tymi projektami. I proszę państwa, teraz ostatnio zmieniona w zasadzie w zeszłym tygodniu kwestia związana w ogóle ze wszystkimi projektami rozporządzeń, wszystkim tym, co dzieje się w rządzie, to jest platforma Rządowego Centrum Legislacji, proces legislacyjny, gdzie państwo możecie wyszukać, tam powinny być wszystkie dokumenty rządowe, powinny znajdować się tutaj i też opisany proces prac nad tymi dokumentami rządowymi. Tu też powinny znajdować się opinie, tak, które są prezentowane przez różne podmioty, bo w tym procesie legislacyjnym to my nie tylko będziemy obserwować, co robi rząd, my też możemy obserwować, co robią inne instytucje, jakie zdanie mają obywatele, bo no, przecież oni też będą mieli na to wpływ. Ja powiedziałem o tych lobbystach i tak udałem zgrozę, bo to słowo nam się źle kojarzy, ale lobbying jest bardzo pozytywny, pod warunkiem, że on też będzie jawny. Tak? I czy na poziomie rządowym, czy na poziomie samorządowym to nie będzie miało już tutaj większego znaczenia, aczkolwiek lobbying mamy tylko regulowany na poziomie centralnym, na poziomie rządowym. Tutaj też regulamin pracy Rady Ministrów, o którym wspominałem, on tutaj istotna informacja, udostępnieniu na tej platformie podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem. No i też tutaj z przywołanej już wcześniej ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że w biuletynie informacji publicznej, no bo starajmy się teraz to przenieść na poziom samorządowy, też powinny być publikowane informacje o zamierzeniach władzy, no czyli tym projektowaniu właśnie dokumentów i tutaj artykuł 8 ustęp 3, że w biuletynie informacji publicznej, tak ustawodawca radzi w pewnym sensie, mogą znajdować się również inne dokumenty. I to jest już państwa dobra wola, żeby jak najwięcej tych dokumentów się tam znalazło. I teraz ja trochę tak
do państwa adresowałem to krótkie wystąpienie jako do tych osób, które odpowiadają za ten proces legislacyjny, ale tutaj państwo zobaczą takiego sympatycznego pana, o, nie widać, pan prezydent Majchrowski, który to pan prezydent jest na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, no, gdzie też pracują nad tym, jak ma wyglądać prawo. Znaczy, państwo jako samorządowcy, ja słyszę ciągłe narzekania, uzasadnione, żeby było jasno, jak to władze centralne narzucają nowe obowiązki samorządom, prawda? No, więc państwo jako też samorządowcy też macie bardzo duży interes, często osobisty, w tym, żeby angażować się w proces legislacyjny. Jeśli on nie będzie jawny, no to państwo siłą rzeczy mogą tylko jakby dużo mniej wyrażać swoich opinii, mieć wiedzy na temat tego, jak to wygląda. I teraz wracam, bo coś, przepraszam, mi się przestawiło. Jawność tego procesu. On powinien być od początku, czyli od najwcześniejszej fazy. Tu będziemy wchodzić w dyskusję, na którą teraz nie mamy czasu, ale ona była poruszona, kwestia dokumentu wewnętrznego, tak? Kiedy jest ta pierwsza faza, czy już udostępniamy pomysł, który gdzieś w naszych głowach zaiskrzył, czy wtedy, kiedy on już jest jakoś sformalizowany. Jeżeli sformalizowany, no to na jakim etapie? Na pewno to musi być z odpowiednim wyprzedzeniem. W regulaminie Rady Ministrów są na przykład wyznaczone terminy na to, kiedy powinien taki dokument być udostępniony. Co więcej, kiedy taki, ile czasu jest na też konsultowanie takiego dokumentu. W jak najszerszym zakresie. Nie tylko, i to jest idea, będziemy o tym mówić przy okazji tego wystąpienia dotyczącego dowodów. Nie tylko już te przepisy, tak, ale może sam pomysł, tak, jesteśmy w stanie pewne założenia, czy w ogóle ta koncepcja, tak, o której legislator myśli, czy ona w ogóle ma sens, tak, bo często już są skonstruowane przepisy, z których też nie zawsze można wyczytać, jaki pomysł legislacyjny, ale no przede wszystkim, czy w ogóle jest sens, żeby taką legislację w ogóle podejmować. Może w jakiś inny sposób można jakieś kwestie uregulować. Największą ilością dobrze zdefiniowanych podmiotów. Często tutaj obserwuję z kolei jeżeli się rozsyła się różne dokumenty rządowe do konsultacji, no to często rozsyła się do podmiotów, które na przykład już nie istnieją. Tak, jest na przykład Stowarzyszenie Transparency International Polska. Ono już nie istnieje od 4 lat co najmniej. Natomiast tam cały czas patrzę, w rozdzielniku jest przesyłane do tych instytucji. Dlaczego to jest ważne? Znowu będziemy o tym mówić, to taki trochę krótki wstęp do kolejnego wystąpienia, dlatego, że wtedy im więcej podmiotów będzie miało tą wiedzę na temat procesu, tym więcej podmiotów będzie mogło się tym zainteresować i dostarczyć nam prawdziwą ekspertyzę i dane. No i też ta jawność procesu powinna trwać rzeczywiście do końca, czyli powinna obejmować nie tylko wszystkie fazy tego procesu dostępu do określonych dokumentów, ale też pewną informację zwrotną, co my jako legislatorzy myślimy o tych opiniach, które wpłynęły. Tak? To też to zdanie, które jest wyrażone obywatelom, prowadzi nas do konkluzji, że wtedy mamy jako obywatele większe zaufanie do władzy, a władza ma większą legitymację do rządzenia, do sprawowania władzy. Bardzo państwu dziękuję. Na koniec właśnie chciałem, żeby państwo jeszcze zostali z tym zdjęciem prezydenta Majchrowskiego i pamiętają, że państwo też, jakby w państwa interesie też jest ta jawność procesu legislacyjnego, żeby nie być zaskakiwanym, jak na przykład w przypadku ustawy śmieciowej, prawda, czy innych. Na pewno tutaj jeszcze będziemy rozmawiać. Państwo mają szereg przykładów. Bardzo państwu dziękuję. Dzień dobry państwu. Zostałem już przedstawiony chyba ze 2 razy. Nazywam się Kazimierz Bandarzewski.
Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie na taką konferencję. Jest mi naprawdę bardzo miło tutaj u Państwa gościć i podzielić się drobnymi refleksjami związanymi z tak przygotowanym tematem. A zagadnienia, które Państwo tutaj poruszają, są bardzo ważnymi i w praktyce niezmiernie ważnymi wręcz niezmiernie ważnymi kwestiami, które tak naprawdę chyba wyznaczają standard funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym oczywiście organów samorządu terytorialnego. Już. Proszę Państwa, temat, który mam zająć się, mam nadzieję, że zmieszczę się w tych 30 minutach, 40, a może nawet troszkę mniej, dotyczy skutków orzeczeń wyroku sądu administracyjnego dla procesu legislacyjnego, procesu związanego z podejmowaniem uchwał, przede wszystkim zarządzeń, może troszkę w innym zakresie, ale również tego typu prawnych. Oczywiście te skutki nie dotyczą tylko uchwał bądź zarządzeń. Chyba nawet większość aktów, które wydają organy samorządu, to są decyzje administracyjne. Czasami postanowienia. Przepraszam, teraz chyba będzie troszkę lepiej. Decyzje bądź postanowienia. I tutaj też chciałbym troszkę zająć czasu, ale głównie chcę się skupić jednak na uchwałach i zarządzeniach. Decyzje administracyjne, które wydaje wójt, wydaje starosta, marszałek województwa, niczym nie różnią się od decyzji wojewody, organów administracji rządowej. Tutaj zakres, sposób działania sądu administracyjnego nie jest w żaden sposób zróżnicowany. Sąd administracyjny ma wtedy szereg możliwości działania związanymi z niejako ponowieniem, zobowiązaniem organu samorządu do ponowienia pewnych działań. I to jest niejako model zupełnie akceptowany. Nikt bowiem nie zakłada, że nie ma możliwości urzędnik do wydania decyzji błędnej, nieprawidłowej. Oczywiście to nie jest jego prawo, ale takie jest życie. I dlatego skonstruowano przepisy, które pozwalają na weryfikowanie, na zmianę decyzji, które są błędne. Także tym może chciałbym troszkę mniej się zająć, a głównie skupić się na tych skutkach związanych z procesem legislacyjnym dotyczącym no właśnie uchwał i zarządzeń. Proszę zobaczyć. Tytułem wprowadzenia. Kompetencje sądu administracyjnego dotyczą głównego zakresu, jakim są czynności nadzorcze. I te czynności sprawowane są zarówno na etapie po zakończeniu postępowania nadzorczego, które prowadzi wojewoda bądź regionalna izba obrachunkowa. Wówczas bowiem, jak zakończy się okres 30-dniowy postępowania nadzorczego i wojewoda na przykład, widząc, że uchwała obarczona jest istotnymi wadami, ale nie zdążył w tym okresie wydać żadnego rozstrzygnięcia, składa skargę do sądu administracyjnego. I sąd administracyjny wtedy taką skargę zajmuje się i bada tą uchwałę Rady Gminy, innego organu samorządu na innym szczeblu, przyjmując jako kompetencje nadzorcze. Co ciekawe, wojewoda nie ma żadnego terminu do wniesienia takiej skargi, więc może okazać się, że po roku, po dwóch, po trzech latach i takowe skargi wpływały. Wojewoda przypomina sobie, że oto uchwała podjęta właśnie 3 lata wcześniej, jednak w ocenie wojewody no, ma pewne wątpliwości i żeby te wątpliwości sąd rozstrzygnął, no to składa skargę domagając się unieważnienia. Oczywiście wtedy te skutki takiego wyroku są dużo dalej idące niż w przypadku, gdy to następuje w tym pierwszym okresie 30 dni, czy może troszkę dłużej, no bo przez te 2-3 lata taka uchwała mogła zdziałać, mogła wejść w życie i mogła być podstawą do szeregu innych działań. Ten przykład 3-letni to przykład, kiedy skargę wniesiono na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No a jednak jest to bardzo ważna uchwała, na podstawie której zapewne były wydawane pozwolenia na budowę, postawiono już pewne budynki. No i gdyby się okazało, że sąd administracyjny stosuje czynności, które
których ma obowiązek stosować i unieważnia taką uchwałę, no to okazuje się, że w momencie budowy, no w istocie trzeba by stwierdzić, że taki plan nie obowiązywał. Wtedy te skutki są już tak daleko, daleko idące. Oczywiście czasami jest i tak, chociaż bardzo wyjątkowo, że organ nadzoru wręcz nie chce albo przedłuża to swoje postępowanie do tego okresu 30 dni po to, żeby to odium społecznego niezadowolenia związanego z unieważnieniem uchwały, no niejako przenieść na poziom rozstrzygnięcia sądu niż organu nadzoru. Niech później przed sądem będą protesty, pikiety, czy też mniej lub bardziej ciekawe artykuły, a niekoniecznie organ nadzoru. Ale to tak bardziej na zasadzie teoretycznych rozważań niż rzeczywiście praktyki. Te czynności nadzorcze mogą być też w trybie skargi mieszkańca. Artykuł 101 ustawy o samorządzie gminnym pozwala w każdym przypadku wnieść skargę na uchwałę czy zarządzenie, niezależnie czy wcześniej ktoś, czy organ nadzoru sprawdzał zgodność z prawem, czy też nie, a nawet gdyby okazało się, że wojewoda badał uchwałę, uchwała jest zgodna z prawem, a mieszkaniec po roku, po dwóch, po trzech, po dziesięciu skarży, to wcześniejsze badanie nie ma znaczenia. Sąd będzie musiał po stwierdzeniu pewnych przesłanek, czyli naruszenia prawa, na które powołuje się ten skarżący i stwierdzeniu, że rzeczywiście to prawo jest naruszone dla danej osoby, sprawdzić, zbadać, czy taka uchwała powinna zostać w obrocie prawnym, czy trzeba ją mimo wszystko unieważnić. Tutaj Państwu zaznaczyłem czynności kontrolne. Te czynności kontrolne nie mają charakteru samodzielnego. W ramach badania już po wniesieniu skargi sąd może stwierdzić, że no, ten przypadek naruszania prawa nie jest sporadyczny, albo też nie jest wyjątkowy, lub też, że ma charakter no, rażącego uchybienia, takiego, które wprowadza mieszkańców w błąd i podaje jakby nieprawidłowe, błędny, późniejszy tok możliwości chociażby kwestionowania uchwał. I wtedy może wydać postanowienie sygnalizacyjne, zasygnalizować organowi samorządu, żeby przypatrzył się do danej kategorii spraw, jak postępuje organ stanowiący, jak postępuje organ wykonawczy. Oczywiście, gdyby chodziło o zakwestionowanie czy wskazanie na wady, błędy organu wykonawczego, to organ stanowiący nie bardzo ma tutaj kompetencje do przymuszenia wójta, burmistrza, prezydenta, żeby te organy poprawiły swoje działanie. Nie ma takiej za bardzo możliwości. Ale zawsze takie postanowienie sygnalizacyjne powoduje pewną refleksję. Otóż okazuje się, że Rada Gminy na przykład dowiaduje się, że oto w danej kategorii czynności takiego czy innego organu jest wytknięty jakiś błąd. Błąd, który ma znaczenie, który niejako określa, jak dane sprawy prawdopodobnie będą w przyszłości załatwione. I takich postanowień zbyt dużo sądy administracyjne nie wydają, ale czasami to się zdarza, że na przykład wskazywane jest, że organy samorządu błędnie pouczają mieszkańców, jak można skarżyć ich uchwały w trybie artykułu 101 ustawy o samorządzie gminnym, czego skutkiem może być i to, że nie tylko mieszkańcy, ale i profesjonalni prawnicy, niejako polegając na takim pouczeniu czy takim informacji, no, uchybiają i wnoszą skargi z uchybieniem terminu, popełniają inne błędy, a to przecież nie powinno być, zwłaszcza organ administracji publicznej, organ samorządu nie może zamiarem lub nie wprowadzać mieszkańców w błąd tylko dlatego, że w ten sposób może okazać się, że mieszkańcy polegając na takiej informacji zapewne nie będą w stanie skutecznie zaskarżyć działań. Proszę Państwa, także wydaje mi się, że bardziej tytułem wprowadzenia orzeczenia sądu administracyjnego tutaj. Teraz skupiam się na uchwałach i zarządzeniach. Proszę zobaczyć, to nie jest wyczerpujący katalog, co sąd może zrobić i jakie czynności są mu dopuszczalne, zwłaszcza to, co zaznaczone strzałką czerwoną, to jest chyba najważniejsze. Sąd może stwierdzić nieważność uchwały w całości albo, czy też zarządzenia, w całości albo w części. Takie rozstrzygnięcie jest bardzo istotne, ponieważ ono oznacza, że następuje wyeliminowanie uchwały nie od momentu, kiedy sąd wyda wyrok, tylko od momentu, kiedy Rada Gminy podejmuje uchwałę, czyli z okresem
wstecznym. Niejako to jest wskazanie, że to wszystko, co po dniu podjęcia uchwały organy samorządu, inne podmioty podejmowały na podstawie danej uchwały, no jest już działaniem bezprawnym, bo sąd unieważnił tego typu akt. Tutaj taką strzałką czarną stwierdzenie, że uchwałę wydano, podjęto z naruszeniem prawa, to będzie miało troszkę inny skutek, ale też związany z eliminowaniem takiego aktu z obrotu prawnego. W przypadku oddalenia czy odrzucenia skargi to jest zaznaczone na... troszkę powiększyć. Jak najbardziej. Tutaj. Może to tak. Troszkę chyba jednak. Za bardzo. Przesadziłem. Czy coś widać z tej strony? Myślę, że chyba tylko tyle się da. Chyba więcej się nie da. Być może są jakieś magiczne sposoby na powiększenie liter. Panie doktorze, czy możemy prosić ewentualnie później o możliwość przesłania tego uczestnikom? Oczywiście, że tak. Naturalnie, że tak. Dobrze, to jest... już państwo macie obiecane, że dostaniecie też. Proszę państwa, oddalająca skarga, która jest oddalona przez sąd, w wyroku sąd oddala skargę, rzecz jest bardzo korzystna dla samych organów samorządu, troszkę mniej dla mieszkańców. Także tutaj można by na ten temat trochę więcej powiedzieć, ale zakładam, że wtedy do godziny 12 tak nie skończyłbym to, co dzisiaj państwu przygotowałem. Taki wyrok oznacza, że dana uchwała została sprawdzona, że jest zgodna z prawem i kolejna skarga na tą samą uchwałę już będzie niedopuszczalna. Tu wyjątek dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To są uchwały, które budzą chyba bardzo duże, a może ich zarezerwowałem twierdzenie, że największe emocje wśród społeczności. I to jest zrozumiałe. Ktoś, kto ma działkę budowlaną i tak zawsze uważał, i plan miejscowy mówi, nie, to będzie działka rolna. Tutaj nie będzie można budować. Z tym wiążą się oczywiście przede wszystkim takie elementy ekonomiczne. Taka działka traci znacząco na swojej wartości. A więc wtedy niejako skarga jest prawie że pewna, że ktoś będzie starał się do końca wyczerpać tryb weryfikacji, zaskarżenia, wyrażenia niezgody z tym, co w uchwale się znalazło, a co nie powinno być, bo tego mieszkańca taki plan miejscowy nie satysfakcjonuje. I to będzie później miało znaczenie. W przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak sąd ze skargi jednego mieszkańca oddalił taką skargę, to nie znaczy, że skarga drugiego mieszkańca nie będzie dopuszczalna. O, tu było cała taka droga dochodzenia do takiej konkluzji, bo zakładano, że jednak dalej to jest jedna uchwała. Jeżeli sąd w jednym wyroku stwierdził, że wszystko jest zgodne z prawem, to po co ma badać drugi raz? Wtedy mógłby dojść inny skład sądu do przekonania. No przecież sędziowie to są ludzie. Każdy też ma swoje poglądy, takie czy inne, mniej lub bardziej uzasadnione. Składy w sądach administracyjnych są trzyosobowe, więc następuje głosowanie, dyskusja. Czasami sędzia przegłosowany tak jest pewny swoich racji, że składa zdanie odrębne. Czasami uznaje, że jeżeli z trójki dwie osoby mają inne zdanie, to i tak nie ma to większego znaczenia dla samego wyroku. Ale też tak troszkę od kuchni państwu wskazuje. Więc w przypadku planów miejscowych uznano, że nie, że byłoby nie dającym się pogodzić z prawem do sądu, konstytucyjną zasadą sytuacja, kiedy ktoś zaskarżył skargę akurat w jego sprawie oddalono, bo plan miejscowy przecież dotyczy kilku tysięcy działek, więc ten drugi skarżący już nie może, chociaż w jego przypadku ten plan miejscowy nie jest dobrze skonstruowany. A jedna uchwała zamknęłaby w ogóle taki proces. W przypadku, gdy sąd odrzuci skargę, nie ma to tak dużego znaczenia, bo odrzucenie nie oznacza, że inny skarżący nie może zaskarżyć. Tylko ten, który próbował zaskarżyć i jego skargę odrzucono, wtedy dla tej osoby następuje już zamknięcie tej pewnej drogi do
do skutecznego oskarżenia uchwały. Może teraz bym chciał, proszę Państwa, przejść do rzeczywiście tych skutków. Troszkę pomijam pewne już elementy, bo no, myślę, że nie wpływają one na pewien tok samego zagadnienia. Skutki wyroku sądu administracyjnego unieważniającego uchwałę. To jest takie chyba najważniejsze i najdalej idące działanie sądu administracyjnego. Sąd administracyjny, jeżeli stwierdza, że uchwała zawiera, ma rażące uchybienia, nie ma innej możliwości. Ma obowiązek unieważnić uchwałę. Nie może jej uchylić, niejako poprosić organ samorządu do ponownego zajęcia się czy poprawienia w tak zwanym międzyczasie. Ma obowiązek unieważnić, a unieważnienie oznacza, że no, uchwała traci swój byt od daty jej podjęcia. Proszę zobaczyć, jakie tutaj Państwu wypisałem skutki tego typu wyroku. Skutki proceduralne, związane z procedurą. No, one oznaczają, że albo Rada Gminy odstąpi, mówię Rada Gminy na zasadzie organu samorządu, oczywiście to może dotyczyć także zarządzenia wójta, czy uchwał innych organów samorządu, innych szczebli, ale nie będzie Rada Gminy, bo to jest taki dobry chyba przykład, żeby na tym się wzorować. Rada Gminy może uznać, skoro sąd unieważnił, to może w ogóle tą sprawą nie zajmujmy się. I wtedy dana kwestia nie jest w ogóle objęta procesem legislacyjnym na poziomie gminy. Tak może być, aczkolwiek no wtedy będzie to oznaczało jednak pewną bezczynność, inercję organu samorządu. Tam, gdzie prawo nie nakazuje podejmowania uchwał, no to Rada Gminy ma prawo podjęcia uchwały lub nie podjęcia uchwały. Wtedy co najwyżej będzie podlegała tak zwanej ocenie politycznej. Po 4 latach mieszkańcy mogą stwierdzić, że no jednak tych uchwał i załatwiania tych spraw było nie tak dużo, niż być powinno. Były ważne sprawy, ale nikt nie chciał się nimi zająć. Sąd stwierdził nieważność i uznano, że to już w takim razie nie ma potrzeby, żeby tego ponownie jakby ruszać. I już. No tak oczywiście być nie powinno. Każda sprawa, która jest ważna, która jest w ramach kompetencji organów samorządu, to ją trzeba jednak załatwiać. Z nią się trzeba zmierzyć. No i raczej trzeba zrobić to wcześniej niż później, bo przecież samorząd służy temu, żeby załatwiać sprawy mieszkańców, a nie tych spraw nie załatwiać. Więc chyba takim lepszym możliwością to powtórzenie tego procesu i wyeliminowanie błędów, jakie zostały popełnione. W uzasadnieniu wyroku sądu, który unieważnia uchwałę, sąd ma obowiązek wskazać, gdzie są wady, czy gdzie były wady, jakie elementy zostały źle przeprowadzone, źle określone, źle zdefiniowane w uchwale, a więc niejako co należy poprawić. I wtedy wydaje się być najprostszą możliwością taką, że Rada Gminy, czy ewentualnie łącznie z organem wykonawczym, bo to czasami jest wymagane współdziałanie, uzupełnia te błędy, poprawia błędy. To jest bardzo dobre rozwiązanie dla organu samorządu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli później będzie kolejna skarga na taką uchwałę, to może sobie organ samorządu powiedzieć tak, no przecież ta uchwała była już raz kontrolowana. Sąd podał, jakie są wady. Wady zostały wyeliminowane. Nie stwierdził innych wad, więc to, co już zakłada dana osoba, skarżący, no nie powinno być brane pod uwagę. I to rzeczywiście tak bardzo często się dzieje, bo to wynika z kolei z kompetencji sądu, że sąd ma obowiązek nakazać, wskazać wytyczne, jak trzeba prawidłowo daną sprawę załatwić. I te skutki proceduralne, one mogą łączyć się nie tylko z obowiązkiem dalszej pracy organu samorządu, mogą łączyć się także z skutkami finansowymi, bo ta dalsza praca, no to jest to troszkę tutaj pokazane, może być związana z ponowieniem pewnych czynności zamawianych gdzieś tam na zewnątrz. Tu przykładem są też plany miejscowe i chociażby taka informacja, którą ostatnio media podały, mianowicie w ramach planów miejscowych jednym z ostatnich elementów jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy nie tylko zatwierdzeniu planu miejscowego, ale także rozpatrzeniu uwag wnoszonych do projektu planu miejscowego. Jest taki etap wyłożenie to publicznego
tego wglądu, mieszkańcy mogą wnieść uwagi i obowiązkiem wójta, burmistrza, prezydenta najpierw jest rozpatrzenie tych uwag, uwzględnienie lub nie, a te, które są nieuwzględnione, powinna później Rada Gminy ponownie przegłosować. Tego nie ma, sąd unieważnia uchwałę. I co później może się dziać? Otóż może być tak, że organ samorządu na nowo całą procedurę uchwalenia planu miejscowego, bardzo długą procedurę, bardzo kosztowną, ponawia. Ale może być coś, panie doktorze, coś innego. Panie bardzo przepraszam, będziemy kończyć? Tak, że będziemy kończyć. Może być coś innego, może być to, że po prostu Rada Gminy wraca do swojej procedury i ponawia tylko etap w postaci rozpatrzenia uwag. Dużo tańsze, no i dużo krótsze i w związku z tym tych kosztów nie ma. Więc te koszty związane z powtarzaniem zależą już konkretnego przypadku, a zwłaszcza od tego, co sąd nakazał ponowić. Skutki społeczne. Proszę zobaczyć. Nakaz respektowania zdania woli mieszkańców, zakaz respektowania woli mieszkańców. Skutki finansowe, koszty finansowe, jak ktoś składa skargę, musi ponieść wpis sądowy, ma adwokata, radcę prawnego, który reprezentuje, też mu koszty sądza. Te koszty będzie ponosiła dana jednostka samorządu. No nie są to z reguły zbyt duże koszty, chociaż kwestia wysokości kosztów może tu oczywiście mieć takie czy inne znaczenie. Grzywna głównie chodziłoby o sytuację bezczynności organu, bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej, czy zasadnie, czy nie. Jeżeli tu, jak panowie wcześniej podawali te przykłady, jeżeli jest wniosek o udostępnienie, on nie jest rozpatrywany, jest jakoś tam pozostawiony, organ samorządu nie wie do końca, co ma zrobić. No i czeka miesiąc, dwa, trzy, czasami jeszcze dłużej, a czasami nawet tej skargi później na takie nieudostępnienie nie przesyła do sądu. To może sąd nałożyć grzywnę na taki organ samorządu. Oczywiście ta grzywna będzie zapłacona z budżetu danej jednostki samorządu. No zapewne tak będzie, bo to tak się nakłada, nie nakłada się grzywny na pana X-a, który jest wójtem i który ma z własnej kieszeni zapłacić, tylko pan X w ramach swoich funkcji jednak reprezentuje organ samorządu, działa jak organ samorządu, a więc ten samorząd ponosi te skutki. Więc te skutki finansowe też takie typowo finansowe mogą pojawić się, ale chyba nie są one jakimś takim zasadą. Na szczęście są wyjątki. I jeszcze wiedząc, że powinienem kończyć i to, co państwu mówię, już znacząco przedłużyło okres. Ale ja wiem, ja mówiłem organizatorom, 15 minut to trochę mało. Może tylko te dwa elementy skutku społecznego. Nakaz respektowania woli mieszkańców i zakaz respektowania woli mieszkańców. To jest dość istotny element, który ma miejsce w procedurze podejmowania uchwał. Organy samorządu stają przed pewnym dylematem. Dylematem, który jest trudno rozstrzygalny tak naprawdę na poziomie konstytucji, już nie mówiąc o poziomie samorządu. Bo samorząd jest samorządem. Samorząd to są mieszkańcy. Tu chodzi o to, żeby tą wolę mieszkańców maksymalnie uwzględniać. A z drugiej strony konstytucja mówi z kolei, każdy organ administracji publicznej, każdy organ, który wykonuje zadania publiczne, działa na podstawie przepisów prawa. A przepisów prawa mieszkańcy poprzez swoje zdanie nie stanowią. Mogą oczywiście mieszkańcy te przepisy prawa ustanowić, ale nie na zasadzie wola mieszkańców staje się prawem obowiązującym. Tak nie jest. Oczywiście tak mogłoby być, ale w naszym systemie prawnym tak właśnie nie jest. Kiedy ma miejsce zasada nakazu respektowania woli zdania mieszkańców? Przykład prawa do informacji omawiany. Mieszkaniec domaga się pewnych dokumentów, pewnych informacji. To jest mu nieudostępniane i wtedy oczywistym będzie, że sąd administracyjny zobowiąże, nakaże takiej osobie udostępnienia informacji takich innych, przesądzi, czy dana informacja jest informacją publiczną, czy też nie jest informacją publiczną. Wtedy ten nakaz respektowania zdania może nie tyle mieszkańca z reguły, będzie jak najbardziej uzasadniony. Tutaj
też pod tą drugą strzałką to, co Państwo mają opisane, dotyczy jednego z aspektów jawności działalności organów samorządu. On został tutaj napisany w oparciu o rzeczywistą sytuację. Sesje rad gmin są jawne, dostępne, przychodzą mieszkańcy i widzą, jak radni działają, co mówią, czy mówią, czy nie mówią, czy mówią to, co kiedyś obiecywali, czy też siedzą, zajmują się innymi rzeczami lub patrzą na jednego radnego i głosują w takt słów, które ten radny powiedział. Czasami może być tak, że no jest jakby pewna wola przewodniczącego organu wykonawczego i jak te uchwały mają być podjęte, bo jest pewien plan taki ogólniejszy funkcjonowania gminy. No i akurat w tym przypadku miała miejsce taka sytuacja, gdzie przewodniczący zarządził głosowanie, wynik głosowania był no, negatywny co do pewnego jakby zamiaru, po czym uznał, że statut pozwala na reasumpcję głosowania, więc jeszcze raz z uwagi na jakiś błąd formalny, który był lub nie, zarządzono głosowanie. Drugie głosowanie też nie odniosło rezultatu, więc zarządzono trzecie głosowanie. Trzecie głosowanie odniosło słuszny i właściwy jedynie rezultat. Skarży taką uchwałę mieszkaniec i podaje. Było nie tak, że raz głosowano. Głosowano trzy razy. Sąd prosi o protokół sesji. W protokole jest tylko jedno głosowanie wpisane. Ta osoba nagrywała i z tego nagrania wynikało, że zarządzeń czy wezwań, takich elementów, które w procesie uchwałodawczym mają miejsce, że zamyka przewodniczący dyskusję, zarządza głosowanie, było jednak nie jeden, ale były trzy przypadki. Więc to wtedy, oczywiście taka sytuacja, tak powinna mieć miejsce. I tu jest rzecz, która powinna mieć chyba największe znaczenie. Referendum. W ramach referendum można zobowiązać organy samorządu do każdego działania. Praktycznie nie tylko organy samorządu, także organy administracji rządowej, ba premiera i ministrów. Przykład Krakowa, miasto Kraków jest najlepszym tego przykładem. Można zobowiązać, że nie może być olimpiady. Oczywiście organizowanie olimpiady nie jest zadaniem samorządu, ale ten wynik referendum musiał być uwzględniony. Nie można było inaczej. Gdyby tak było, gdyby ta możliwość, czy bardziej nie tyle możliwość, ale praktyczne przełożenie referendum miało większe znaczenie, to wtedy mieszkańcy mogą wręcz ukierunkowywać, jak ma działać Rada Gminy. Jak mieszkańcy w drodze referendum powiedzą, nie wolno likwidować szkół w danym kadencji, to organ samorządu nie może szkoły zlikwidować, bo wynik referendum będzie przesądzający o treści uchwały czy uchwał w tym zakresie, w jakim referendum mogłoby mieć miejsce. Panie doktorze, musimy już zakończyć, ale naprawdę. Ja wiem o tym. Ja Państwu powiem, że część z Państwa zna Pana doktora. I z ogromną przyjemnością zaprosimy go na następne seminarium, żeby kontynuował. Ale naprawdę ostatnie zdanie, ostatnie dwa zdanie. Dlatego to są bardzo ciekawe informacje. Bardzo Pani dziękuję. Referaty wcześniej były jeszcze ciekawsze, tak? Ale przerwa? A może te dwa zdania? Jedno. Dwa zdania. Ja wiem, ja mam taką naturę osoby, która w sposób łatwy dyktuje, ale taka prośba, żeby jeszcze. No niestety nie jest tak, że wola mieszkańców powinna być zawsze respektowana. Regułą jest jednak zakaz respektowania woli mieszkańców. Kiedy to ma miejsce? Wtedy, gdy przepisy stoją... Proszę mówić tyle, ile pan uwaga, a następnie chyba dostają słów. Bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja Pani, ale ja będę także, oczywiście tu dzięki Państwu organizatorom, którzy znakomicie to spotkanie przygotowali, jednak chciałbym, jeżeli będzie chwilka czasu później na panelu, czy gdzieś tam, właśnie dokładnie chciałem powiedzieć, że jest jeszcze debata, więc będę, można wtedy zadawać może pytania nie jeszcze raz, ale odpowiadał na różne pytania, które Państwo będą zadawać, bo to jest najważniejsze. My wszyscy jesteśmy samorządem. Ja kiedyś złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, minęło parę lat, nic z tego nie wyszło. Machnąłem ręką, myślę, będę skarżył się do sądu. Nie wypada mi, ale no tak niestety czasami jest. Więc trzeba mieć też
świadomość pewnych rzeczy, które są. Jak ktoś ma świadomość i wiedzę, to może z niej skorzystać lub nie. Najgorzej, jak ktoś nie ma tej wiedzy i bazuje niestety czasami na tym, co w mediach się dowie, co przeczyta w prasie. Niestety, bo czasami te informacje nie są prawidłowe. Kiedy jednak nie można respektować? I wcale nie było tak mało takich uchwał, które sąd unieważniał dlatego, że Rada Gminy czy Wójt właśnie respektował wolę, interes mieszkańców. O, przykłady mogą dotyczyć planów miejscowych, mogą dotyczyć takich etapów budowy dróg. Jest taka decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji publicznych, w tym między innymi dróg. I mieszkańcy nie chcą, żeby przez ich cichą, spokojną gminę przebiegała droga ekspresowa, obwodnica czy coś innego. I wówczas Rada Gminy czy Wójt, wydając decyzję, opisuje. No niby wszystko jest spełnione, ale nie może taka decyzja powodować konflikty społeczne, powodować, że mieszkańcy oburzą się, bo nie chcą, bo to jednak miało być inaczej. Kiedy nie wolno respektować? Kiedy ta wola mieszkańców stoi wbrew obowiązującym przepisom? Jednak nasz samorząd jest samorządem na etapie wykonywania zadań, nie ich tworzenia. Nawet nie ustalania zasad, tylko wykonywania. Więc jeżeli ustawa nakazuje, że ma wydać decyzję, podjąć uchwałę na podstawie takich, takich warunków, a mieszkańcy mówią nie, to niestety tą wolę mieszkańców nie wolno Radzie Gminy uwzględnić. Bo jak uwzględni, to naruszy prawo. Jak naruszy prawo, to sąd unieważni i wytknie. Tak nie wolno. A tak być nie powinno. W takim razie ja może już zakończę dzisiaj, znaczy dzisiaj, nie dzisiaj, tylko w tej teraz chwili, bo i tak naruszyłem znacząco pewnie ilość czasu mi przeznaczono. Tak, szanowni państwo, w związku z tym, że poprzedni mówca zgarnął trochę więcej czasu za cichym przyzwoleniem państwa, w niektórych przypadkach nie całkiem cichym, to ja lekko skrócę swoje przemówienie, swoją prezentację z 10 do 7 minut, także to będzie naprawdę sprint. No i cóż, Przemek pisał na tablicy, Krzysiek miał obrazki, pan doktor miał Worda, to ja dla odmiany będę miała wykresy. Fundacja Stańczyka od 2012 roku prowadzi monitoring Rady Miasta Krakowa. Uczestniczymy w sesjach, uczestnictwo we wszystkich sesjach, a od kwietnia zeszłego roku również w posiedzeniach komisji merytorycznych. Utrzymywanie stałego kontaktu z ruchami miejskimi, z organizacjami pozarządowymi oraz analiza prasy pozwoliła nam zebrać sporo informacji na temat procesu legislacyjnego w Krakowie. I na podstawie tych obserwacji sformułowaliśmy listę problemów w procesie legislacyjnym, które mogą stanowić przeszkodę w uczestnictwie w tym procesie, uczestnictwie mieszkańców w tym procesie. W Krakowie występuje kilka takich problemów, nawet powiedziałabym, że kilkanaście. Możemy powiedzieć, że w pewnych kwestiach Kraków nie wspiął się nawet na ten pierwszy, najniższy poziom drabiny partycypacji, jakim jest informowanie. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak jest w innych gminach, jak jest w innych gminach Małopolski, czy tam również występują takie problemy. Dlatego wysłaliśmy 182 wnioski do 182 gmin. W każdej było 29 pytań. Pytaliśmy, czy dany problem w procesie legislacyjnym u państwa występuje, czy nie. Ja jako przedstawicielka organizacji, która stoi na straży prawa człowieka do informacji, mogę państwa poinformować z radością i dumą, że jeżeli chodzi o udzielanie odpowiedzi na wnioski o docenienie informacji, jest lepiej. Otóż, bardzo przepraszam za to, jest za mały rzutnik po prostu. W 2011 roku, kiedy prowadziliśmy w ramach projektu Przyjazny Urząd Monitoring Dostępu do Informacji Publicznej w małopolskich gminach, wysłaliśmy wnioski listem poleconym, prawda, na papierze. To ma zawsze większą moc w urzędach. A mimo to w terminie odpowiedziało nam na 182 gminy tylko 76. W tym roku wysłaliśmy pod koniec listopada wniosek mailem, bez podpisu elektronicznego, a terminowych odpowiedzi było 129. Widzą państwo tę poprawę.
Czyli jest zmiana, jest lepiej, dobrze się dzieje. Oczywiście trudno na podstawie jednostkowego przypadku wnioskować o całości praktyki w urzędach, ale te dane napawają nadzieją. Ilość odpowiedzi napawa nadzieją, natomiast jeżeli chodzi o ich treść, to Państwo na pewno bardzo chętnie zapoznają się z tym sporym wykresem w domach. Oczywiście dostaną Państwo ten, jak i inne wykresy w materiałach poseminaryjnych. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka wskaźników, które uznałam za szczególnie istotne. Otóż jeżeli chodzi o małopolskie gminy, można ogólnie powiedzieć, że na tym podstawowym poziomie zapewniają one możliwość, dostęp do informacji o procesie legislacyjnym swoim mieszkańcom. Ale trudno również w większości przypadków mówić o rzeczywiście otwartym procesie legislacyjnym. Nadal są w Małopolsce gminy, które nie dają mieszkańcom możliwości wstępu na posiedzenia swoich rad z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Nadal są w Małopolsce gminy, które nie udostępniają w BIP-ie uchwał. W tych przypadkach, proszę Państwa, określenie brak otwartości procesu legislacyjnego to jest określenie za słabe. Na usta cisną się określenia zdecydowanie mocniejsze i bardziej kategoryczne. Z drugiej strony mamy też pozytywne przykłady. Widzę, że strzałki się przestawiły, ale to nic, one powinny w lewo pokazywać. Państwo sobie to przeanalizują w domu. Mamy te pozytywne przykłady, tak? Czyli te 90 kilka procent gmin, które udostępnia uchwały, które zaprasza mieszkańców na swoje sesje. Ale również w ich przypadku, czy możemy mówić o faktycznej szansie dla mieszkańców włączenia się w ten proces, jeżeli aż 77% gmin nie udostępnia projektów uchwał przed sesją? Czyli mieszkaniec nie ma szans zapoznać się z materiałami, które będą omawiane. Jest stawiany wobec faktów dokonanych. O 67% nie ma dostępu do uzasadnień. Państwo, ile z Państw reprezentuje małopolskie samorządy? Mogę prosić o rączki do góry? Nie przyglądałam list. O, bardzo dużo, to fantastycznie. Rozumiem, że druga część to są pozarządowcy i mieszkańcy, tak? No to fantastycznie, to mamy cały przekrój. Państwo wiedzą, Państwo, którzy nie są z urzędów, wiedzą, jak czyta się uchwały. W uchwale na przykład jest napisane, że zgodnie z jakimś załącznikiem postanowiono, albo zgodnie z uzasadnieniem. I człowiek siedzi na tym BIP-ie i się rozgląda z tym uzasadnieniem i go nie ma. Dlaczego go nie ma? Jak ja mogę dyskutować z urzędem, jeżeli ja nie wiem, jakich argumentów używa urząd? Dlaczego akurat radni zdecydowali, że tutaj będzie ta droga, a nie tam? Gdzie są te uzasadnienia? I dlaczego ich nie ma? To już koniec właściwie. Ostatni wykres, który jest jeszcze mniej czytelny niż poprzednie i tego nawet w domu nie radzę analizować. Tutaj mają Państwo wszystkie 182 gminy i liczbę przeszkód. Ja zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz, na to, jaki wielki jest rozstrzał między gminą, która wskazała na najmniej problemów i która wskazała na najwięcej problemów. Przypominam, że są to problemy w procesie legislacyjnym, na które występowanie wskazały same gminy. Co z tego wynika? To, że w Małopolsce jest różnie. Są gminy, które są otwarte, są bardziej otwarte, więcej dokumentów udostępniają w BIP-ie, bardziej umożliwiają mieszkańcom angażowanie się w proces legislacyjny, a są gminy, które tego nie robią. I teraz apeluję do tych z Państwa, którzy tego nie robią, którzy są tam po prawej stronie z tych gmin, nie ma nazw celowo. Proszę Państwa, da się. Nie tylko w Warszawie, nie tylko w dużych miastach. Da się. Te gminy, które wskazywały na niewiele problemów w procesie legislacyjnym, to nie są duże gminy, to nie są bogate gminy. Naprawdę da się to robić. To, że u Państwa w urzędzie od 4 czy od 8 lat jest tak. Pamiętam, jak dzwoniłam 2 tygodnie do jednego z urzędów i pytam, a to u Państwa nie ma stenogramów z sesji, tak? No nie ma, no przecież to nie jest rozprawa. Ja byłam na szkoleniu i mi powiedzieli, że nie trzeba robić stenogramów. No nie trzeba, ale może warto, bo wtedy obywatel, który nie był na sesji, sesje na ogół odbywają się w takim terminie, że obywatel na niej nie przyjdzie, nie ma dostępu do nagrania, bo nikt go nie przygotował, może sobie przynajmniej przeczytać, jakie padały argumenty w dyskusji, prawda? Jeżeli coś poza tym, co teraz powiedziałam, chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, to
to, co powiedziałam o zmianie na początku. Coś się zmieniło w dostępie do informacji publicznej. Pozytywnie. Nastąpiła pozytywna zmiana. I życzę sobie i Państwu, żeby coś również zmieniło się, jeżeli chodzi o problemy w procesie legislacyjnym. To jest ten sam wykres za kilka lat. Życzę Państwu i sobie, żeby wszystkie gminy znajdowały się na lewej połowie tego wykresu, żeby tych problemów było jak najmniej. I mam wrażenie, że zajęłam więcej niż 7 minut. Zapraszam do materiałów poseminaryjnych i oddaję głos prowadzącym. Dziękuję. Jan, tak. Jako prowadzący teraz proszę o chwilkę cierpliwości, ponieważ Jan musi podpiąć swoją prezentację. Proszę. Korzystając z tych 2 minut, które mamy, może któryś z Państwa ma jakieś pytanie dotyczące poprzednich wystąpień. Nadal mamy na sali wszystkich panelistów. Także jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie do pana Krzysztofa Izdebskiego, do Przemysława Żaka, czy do pana doktora Banderzewskiego, teraz jest dobra chwila. Pani, która była złakniona dalszych treści, może teraz skorzystać z okazji i zadać pytanie. Rozumiem, że nie mają Państwo żadnych pytań. O! Mogłabym prosić kogoś z mikrofonem, żeby podszedł. Ja akurat usłyszałam, więc mogę powtórzyć pytanie, czy te wyniki są dostępne w jakiejś publikacji. Nie, dlatego że na razie to był po prostu jeden wniosek wysłany do 182 gmin. I tutaj powiem jako ciekawostkę, część z Państwa o tym wie, że wniosek był wysłany w formie formularza do uzupełnienia, dzięki czemu Państwo zaznaczali po prostu opcję w ankiecie, a mnie się to prezentowało jako piękna tabelka w arkuszu kalkulacyjnym. Bardzo, bardzo wygodny sposób zbierania danych. Polecam. Dzień dobry. Bardzo Państwa przepraszam za to opóźnienie. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć troszeczkę z innej perspektywy o tym, co mówiła Ania, czyli właśnie o przeszkodach w procesie legislacyjnym. Na początku tak gwoli przypomnienia, bo oczywiście wszyscy Państwo wiecie, jak wygląda proces legislacyjny, ale tak na wszelki wypadek, aby przypomnieć, jak to mniej więcej wygląda w dużym uproszczeniu na poziomie samorządowym. Po pierwsze, mamy projekt uchwały. Ktoś tworzy projekt uchwały. Ten projekt następnie jest opiniowany przez, zależnie od tego, czy wychodzi na przykład z klubu radnych, czy z grupy radnych, jest opiniowany przez prezydenta, otrzymuje też opinię prawną i następnie ląduje w komisji, właściwej komisji, gdzie również jest opiniowany. I następnie, mając już te opinie, ląduje na sesji, gdzie odbywa się pierwsze czytanie tego projektu. Teraz na przykładzie Krakowa jest tak, że większość projektów już w pierwszym czytaniu, po pierwszym czytaniu jest głosowana i wchodzi w życie. Część projektów takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak uchwały zmieniające budżet, czy strategie i polityki miejskie, mają jeszcze drugie czytanie i dopiero po tym drugim czytaniu wchodzą w życie. W międzyczasie między czytaniami jest czas na poprawki. W przypadku tak zwanych druków jednoczytaniowych, czyli projektów, które po pierwszym czytaniu już wchodzą w życie, poprawki można do końca dyskusji nad projektem zgłaszać. I później projekt wchodzi w życie i zależnie od tego, znaczy
po jego wejściu w życie mogą się zdać jeszcze właśnie dwie rzeczy, o których już mówił pan doktor, czyli po prostu może obowiązywać, albo może zostać wobec niego wszczęte postępowanie nadzorcze, może zostać taki projekt zaskarżony. I teraz mam pytanie do państwa, czy to jest dla państwa jasne? Czy to jest przejrzyste? Tak? Tak? A teraz? Jest przejrzyste, czy nie jest? Tak to wygląda z perspektywy mieszkańców. Tak wygląda proces legislacyjny z perspektywy mieszkańców, a w niektórych gminach wygląda tak. W tych gminach, o których wspominała Ania, czterech, które nie publikują w ogóle projektów uchwał na Biuletynie Informacji Publicznej, mimo że jest jasno napisane w ustawie, że te uchwały powinny się tam znaleźć. Ale o tych gminach nie będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić o tej większości, bo tak to po prostu wygląda w Małopolsce. I czym są właściwie przeszkody w procesie legislacyjnym? Można je zdefiniować po prostu jako wszelkie problemy, wszelkie rzeczy, które utrudniają tworzenie dobrego prawa. I tutaj dwa założenia. Aby stworzyć dobre prawo, potrzebujemy zaangażowania jak najszerszej grupy mieszkańców, a w każdym razie umożliwienia tego zaangażowania, ponieważ to dla nich to prawo jest tworzone. I drugie założenie, aby prawo było dobrze, powinno się opierać na dowodach, na ekspertyzach, na faktach. To powiedziawszy, przejdę do omawiania poszczególnych wybranych problemów w procesie legislacyjnym. No i pierwsze, chciałem opowiedzieć o 9 bohaterskich gminach. Gminach, które bardzo podziwiam. To są gminy, które są bardzo odważne. Mamy takich 9 w naszym województwie. Nie wiem, czy państwo kojarzą te filmiki na YouTubie, co jakiś czas się pojawiające, kiedy jakiś człowiek próbuje wejść z kamerą na sesję rady, na komisję rady albo na zgromadzenie wiejskie. I ktoś im w tym przeszkadza. No i te osoby, które im przeszkadzają, stały się bohaterami internetu. I mamy 9 takich gmin w Krakowie, które mają odwagę powiedzieć, że sprzeciwić się, bo trzeba naprawdę dużo odwagi, żeby powiedzieć, że konstytucja nie ma dla mnie znaczenia. I powiedzieć, że mieszkańcy nie mają wstępu na sesję rady gminy. Nie mogą jej nagrywać. Ja uważam, że to naprawdę następnym krokiem jest ogłoszenie niepodległości i stwierdzenie, że statut gminy jest nową konstytucją. Kolejny temat to blok głosowań. To nie jest powszechny problem, ale zdecydowałem się, że o nim wspomnę. Nie będę o nim długo mówił, bo jeśli zacznę i się wkręcę w ten temat, to niestety nie przestanę. Blok głosowań i wynikająca z tego frekwencja. Blok głosowań to jest po prostu zbiorcze głosowanie uchwał pod koniec sesji w bloku, jedna za drugą. Oddzielenie ich od dyskusji. Wszystkie argumenty za blokiem głosowań sprowadzają się do tego, wyjścia z takiego założenia, że radni mają lepsze rzeczy do roboty niż siedzieć na sesji. Poważnie. Ważniejsze sprawy. Blok głosowań właśnie, mamy nadzieję, przestaje funkcjonować w Krakowie. Na szczęście wygląda na to, że mieszkańcy jednak wolą, jak ich reprezentanci są na tej sesji, słuchają, kontrolują, biorą udział w dyskusji, bo być może wtedy mniej rzeczy im umknie. Jeszcze jeden się argument pojawił za blokiem głosowań, który jest naturalną konsekwencją tego, że nie ma radnych. Jak nie ma radnych, nie ma dyskusji. Jak nie ma radnych, nie trzeba robić przerw, więc sesje są krótsze. Same zalety. Teraz taki temat wyłączenia jawności na komisjach. Oczywiście na sesjach też się to zdarza, ale na komisjach jest to wyjątkowo interesujące.
To ulubiony przykład to jest z zeszłego roku, to jest pod koniec szóstej kadencji naszej Rady Miasta, Komisja Budżetowa. Jest czytanie odstąpienia od bonifikaty, czy właśnie udzielenie bonifikaty 80% jednemu z mieszkańców na zakup lokalu. I ten mieszkaniec jest na sesji. Obok niego jest też nasza współpracowniczka z fundacji i jest niepełnosprawna osoba, którą ktoś tam przeprowadził, ona tam siedzi, prawda? I nie może za bardzo wyjść. I w tym momencie radni wyłączają jawność. I co? W praktyce ta jawność została wyłączona w ten sposób, że pana, który był bezpośrednio zainteresowany, wyproszono z sali. Naszej współpracowniczce kazano wyłączyć kamerę i mogła sobie zostać i słuchać tego, co się dzieje. No i oczywiście nikt się nie zainteresował osobą niepełnosprawną, no bo jak? Też została, też sobie słuchała. Także też taka ciekawostka, do jakich patologii właśnie może prowadzić wyłączanie jawności punktu porządku obrad, tak? Dlatego, bo jawność czasami trzeba wyłączyć, ale o ile to jest możliwe, jawność powinna być wyłączana na poziomie projektu, czyli tego, co jest mówione, co jest czytane głośno, a nie tego, czyli po prostu zgodnie z ustawą, tak żeby nie ujawniać czyichś danych osobowych, nie naruszać czyjejś prywatności. Także tak, nie na poziomie punktu porządku obrad, o ile tylko to jest możliwe. A jeśli już wyłączana jest jawność na tym poziomie, powinna być ona wyłączona niewybiórczo. A, i tu jest jeszcze taka kwestia, informowanie o komisjach w tym samym dniu na Biuletynie Informacji Publicznej. To się w Krakowie zdarza, się to głównie w poniedziałki. Nie tylko sporadycznie, zdarza się to również w inne dni, ale w poniedziałki najczęściej, dlatego że istnieje taki obowiązek złożenia tego 3 dni wcześniej informacji o komisji. No i jeśli się to zrobi w piątek wieczorem, no to po prostu na BIP trafia już w poniedziałek. No i na przykład my, ponieważ nagrywamy wszystkie komisje, to co jakiś czas nam się zdarza jakoś przegapić właśnie w poniedziałek. Nauczyliśmy się teraz siedzieć od rana, w poniedziałki siedzimy i patrzymy, co się dzieje na Biuletynie Informacji Publicznej, żeby przypadkiem komisji nie przegapić. Tak. W każdym razie jest to coś, co bardzo utrudnia udział mieszkańcom, bo jak nie wiemy, że jest komisja, to nie możemy na nią przyjść. Dość proste. Nierzetelność protokołów. O tym już pan doktor wspomniał w bardzo ciekawym przykładzie. Ja się powołam na inny przykład. Protokoły z komisji rewizyjnej zeszłej kadencji Rady Miasta na przykład nie zawierają takich informacji jak to, że była wyłączona jawność. Dość istotne. Tak. Generalnie protokoły, z których nie wynikają główne głosy w dyskusji, nie ma informacji o tym, co kto powiedział. Proszę mi powiedzieć, co z takiego protokołu można wynieść? Po co nam takie protokoły? Co one nam dają? Projekt uchwały. To jest to, o czym wcześniej wspomniał Krzysztof Izdebski. Czyli kto wnosi projekt uchwały, kto nad nim pracuje. Tego prawie nigdy nie wiemy. W gminach Małopolski, jak się przyjrzymy na Biuletyn Informacji Publicznej, przeważnie nie mamy takiej informacji. Jak możemy oszacować to, czy do danego prawa tutaj ktoś się włącza jakoś w jego tworzenie, czy ono jest tworzone dla mieszkańców, czy może dla jakiejś specyficznej grupy, a może dla jakiegoś przedsiębiorcy. Jeśli nie wiemy, kto w ogóle ten projekt nosi, skąd on się wziął? Skąd on się wziął w Urzędzie Miasta? Dlaczego Rada nad nim obraduje? Jako mieszkańcy bardzo często tego zupełnie nie wiemy. Tutaj też taka anegdotka, ona też będzie związana ze stenogramami. Jacek Majchrowski w jednym z wywiadów został zapytany o kwestię Placu Nowego w Krakowie przez dziennikarza i został zapytany o taką jedną frazę, która się pojawiła właśnie w stenogramie z sesji i ta fraza brzmiała w uzgodnieniu z Placem Nowym, tak? No, uchwała stworzona w uzgodnieniu z Placem Nowym. No i zapytano pana prezydenta, co to jest? No i pan prezydent powiedział, to kiedy w grę wchodzi w lobbying, wtedy przyjęło się mówić w taki właśnie sposób, że uzgodniono z Placem Nowym. Nie wiadomo z kim, tak? Ale jest to jakaś informacja. Gdybyśmy nie mieli stenogramu, nigdy byśmy prawdopodobnie tej sprawy nawet nie zauważyli. Nikt by nie zauważył.
Konflikt interesów to też jest temat, który bardzo wpływa na funkcjonowanie Rady Miasta, a także na jakość procesu legislacyjnego. Mamy w Krakowie taki przykład, przynajmniej mieliśmy, bo teraz nie wiadomo, czy to dalej trwa, ale do końca szóstej kadencji tak było. Mieliśmy jednego radnego miasta, który z jednej strony był wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej, a z drugiej strony pracownikiem spółki miejskiej, miejska infrastruktura. No i teraz państwo wiedzą, czym się powinna zajmować komisja rewizyjna, prawda? Powinna się zajmować kontrolą prezydenta. Czy komisja rewizyjna może funkcjonować normalnie i wypełniać swoją funkcję, jeśli osoby w niej działające są opłacane przez prezydenta? To takie proste pytanie. Też swoją drogą badania Fundacji Patrygo wskazują na to, że około 30% radnych dotyczy gdzieś ten problem, już nie na poziomie powiedzmy komisji rewizyjnej, tylko w ogóle, że są pozatrudniani w spółkach różnych. Brak informacji na BIP. Janku, jeszcze dwie minuty. Dobrze, to już kończę. Brak informacji na BIP, czyli w dużym skrócie. O stenogramach już zdążyłem opowiedzieć troszeczkę wcześniej, ale brak informacji na BIP, czyli wszelkich opinii, wszelkich poprawek, które są wnoszone do projektów uchwał, brak samych projektów uchwał. Jeśli my nie mamy całego procesu legislacyjnego na poziomie samorządowym, przedstawionym w Biuletynie Informacji Publicznej, to skąd my się mamy dowiedzieć, co się dzieje w gminie, kto tworzy prawo, kto na to prawo wpływa, z jakich to wynikło pobudek, że jest takie, a nie inne prawo i jak mamy się włączać w proces jego tworzenia, jak mamy zgłaszać uwagi. Takie prawo długo nie może być dobre, po prostu. I ostatnia rzecz, obsługa prawna i ekspercka. Tutaj zapytaliśmy radnych miejskich naszych w Krakowie. Sobie pozwolę sięgnąć na chwileczkę do swojej notatki w tym zakresie. Przepraszam, bo chciałem przeczytać nazwiska tych radnych, którzy nam odpowiedzieli. Zadaliśmy im trzy pytania, wszystkim radnym. Czy rada powinna mieć własną obsługę prawną i ekspercką? Czy z doświadczeń radnych wynika, że zdarzają się sytuacje, kiedy oni mają zastrzeżenia do prawników albo do ekspertów, dlatego że są zatrudnieni przez prezydenta? I ponieważ obsługa ekspercka rady to są koszty, czy zdaniem tych radnych były one uzasadnione? Zapytaliśmy wszystkich radnych, odpowiedziało nam 10, odpowiedzieli nam, tutaj wymieniam z tego względu, żeby po prostu pochwalić tą praktykę, Jakub Kosek, Aleksander Miszański, Agata Tatara, Andrzej Hawranek, Bogusław Kośmider, Wojciech Wojtowicz, Sławomir Pietrzyk, Małgorzata Jantos, Małgorzata Popławska i Anna Prokop-Staszewska, 10 radnych, z czego 9 odpowiedziało na pytania, jedna pani radna odpowiedziała, że te pytania jej zdaniem nie mają sensu, dlatego, bo i tak rada, nie ma żadnej symetrii między radą a prezydentem, więc właściwie nie ma sensu odpowiadać. I z tych odpowiedzi 6 było za tym, żeby rada powinna mieć własną obsługę ekspercką. 2 były przeciwko temu. Jedna odpowiedź była być może. Jeśli chodzi o doświadczenia z konfliktem interesów u prawników czy ekspertów, 8 osób odpowiedziało, że nie miało takich doświadczeń, z czego część z tych osób to są radni pierwszej kadencji. Jedna odpowiedziała, że tak, dawno temu tak było. I w ostatnim pytaniu, czy koszty byłyby uzasadnione, czy osoby odpowiedziały tak, że byłyby uzasadnione. 2 osoby odpowiedziały, że nie byłyby uzasadnione i 2 osoby odpowiedziały, że być może byłyby uzasadnione. To tak, ten. Jeśli chodzi o obsługę prawną i ekspercką, można jeszcze tutaj podać taki jeden ciekawy przykład. Nie wiem, czy państwo słyszeli o planach zagospodarowania przestrzennego w Krakowie i ostatnio co się z nimi stało? Tylko była mowa, pan doktor mówił. Tak, że być może 75% tych planów może zostać zakwestionowanych. Dlatego, że ktoś po prostu popełnił błąd. Kto powinien o tym wiedzieć? Powinni o tym oczywiście wiedzieć radni, powinien o tym wiedzieć
pani wiceprezydent, tak, która się zajmuje planami zagospodarowania przestrzennego, i urzędnicy, ale przede wszystkim, gdzie byli prawnicy urzędu, żeby powiedzieć, że tutaj jest to robione źle. Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście teraz skupimy się na tym elemencie z tytułu konferencji, na której jesteśmy, na tym elemencie jakości. To jest w ogóle temat, który wydaje się tematem dosyć nowym, wbrew pozorom, bo wydaje się dosyć rzeczą oczywistą, o czym zaraz państwu powiem. Mianowicie no, takie pojęcie procesu legislacyjnego opartego na dowodach. Tylko jedno zdjęcie dzisiaj, znaczy przy tej prezentacji, takie proszę państwa. Dlaczego ja dałem to zdjęcie tutaj? Tak, mamy salę sądową, tutaj, żeby nie było, że jakiegoś sędziego konkretnego akurat mam na myśli, więc skład jeszcze nie wszedł. Natomiast istotnym elementem są te akta, tak, dowody. Powiedzmy, że jest to sąd karny. Czy wyobrażamy sobie sytuację taką, że ktoś zostanie skazany bez dowodów? Czy to jest dobra sytuacja? O, dobrze, już się przestraszyłem, bo bym musiał jakoś inaczej wtedy podejść do tematu. No tak, znaczy jest to, jeżeli są kształtowane, no bo powiedzmy skazanie kogoś już w największym uproszczeniu, wsadzenie kogoś do więzienia, no bez wątpienia jest kształtowaniem jego praw i obowiązków. Nie mamy tu żadnych wątpliwości. No, jeżeli tworzymy prawo, no, też kształtujemy prawa i obowiązki, tak? Całej rzeszy podmiotów, tak? A wydawałoby się, że o tym elemencie istotnym, czyli tych dowodach właśnie, często zapominamy. I to jest to, oczywiście z punktu widzenia trochę przymilając się do państwa jako reprezentantów samorządu, oczywiście powiem, że to jest głównie też problem tego naszego ustawodawcy centralnego, tak? Bo to jest czy kwestia ustawy śmieciowej, czy kwestia kodeksu wyborczego, czy kwestie wreszcie wszelkich ustaw podatkowych, gdzie jeszcze właśnie nawet w momencie oczekiwania na wejście w życie ustawy, no ktoś się orientuje na ogół właśnie po tym, jak znajdują się jakieś dowody w postaci opinii ekspertów chociażby, że ta zmiana jednak nie była przemyślana i musimy jeszcze raz to zmienić. Oczywiście na poziomie samorządu to również funkcjonuje, może funkcjonować. Takim moim ulubionym przykładem też, ale przykładem właśnie na to, że często różne dokumenty, które samorząd uchwala, no niestety jakby tutaj też w dziedzinie komputerów mają charakter bardziej kopiuj wklej. Znaczy przykleimy coś w innej gminie, to my to przykleimy do naszej bez jakiejś refleksji na temat otoczenia, które towarzyszy w naszej akurat gminie. Tu moim ulubionym przykładem od lat, który omawiam, to jest kwestia chociażby programu rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście Łodzi, w którym to programie rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście Łodzi znalazło się stwierdzenie, że najlepszym miejscem na stojaki rowerowe będą stacje metra. No po prostu przekopiowano to z Warszawy, nie trudno zresztą na to wpaść, prawda? No także tutaj mamy do czynienia no, z szeregiem patologii nieprzemyślanych decyzji, które nawiązując do wystąpienia pana doktora, no, powodują w przypadku późniejszego uchylenia, czy nawet bez tej, powiedziałbym, dodatkowego działania wojewody, czasami sam samorząd się przekonuje, że to trzeba zmienić, no dodatkowe koszty. No więc ta jakość tego stanowionego prawa bardzo zależy od tego, jak my do samego procesu podejdziemy. Czym są te
dowody, bo to także brzmi tak naukowo. To tak sobie pozwoliłem zrobić, ponieważ jest to właśnie taka materia nie do końca jeszcze opisana w Polsce, a na pewno nie na poziomie samorządu. No to taka moja konkluzja jest taka, że to jest ten proces, w którym poszukuje się pewnych obiektywnych, wiarygodnych dowodów, ale tworzenie też, to trzeba głównie o tym też pamiętać, bo mamy takie poczucie w samorządzie w związku z tym, że on jest blisko mieszkańców. No i częstym błędem jest to, że tworzymy pewne otoczenie prawne na podstawie naszej intuicji i doświadczenia, czy inaczej przeświadczenia o tym, że mamy to doświadczenie. I tu zawsze mi przed oczyma staje burmistrz jednej z mazowieckich z kolei miejscowości, który na spotkaniu, w którym też rozmawiałem o konsultowaniu, że trzeba z mieszkańcami jakoś tam rozmawiać, a on mówi, że on nie musi konsultować z mieszkańcami nic, ponieważ on chodzi po ulicy, prawda, on tutaj rozmawia, mówią mu, jakie są potrzeby, on jest stąd i on doskonale wie. Trzy miesiące później przeczytałem w gazecie, że w drodze referendum ten burmistrz został odwołany. Także tu też ta pewność bywa czasami iluzoryczna. Jakie to mogą być konkretne dowody, czy źródła tych dowodów, ja zaraz państwu zaraz to pokażę. Przepraszam, panie doktorze, przerzucę, bo widzę, że pan... Nie, to nie ten, bo widzę, że pan tutaj spisywał, co bardzo mnie cieszy, ale też z przyjemnością udostępnię tą prezentację. Mówimy, znaczy powiedzieliśmy trochę o dowodach. Tam też się pojawia nazwa proces, tak? To jest proces, to jest akurat inspiracja rządowa. Ona dotyczy pracowania, znowu, ten proces legislacyjny na poziomie rządowym, pewnej oceny wpływu. Ta ocena wpływu jest bardzo istotną wiedzą na ten temat. Po pierwsze, jaki jest problem do rozwiązania, tak? Czy on będzie w ogóle problemem, który najlepiej na to odpowiedzą potem działania legislacyjne czy pozalegislacyjne? Już na tym etapie musimy posiadać pewne dane, tak? Pewne dowody. Potem tutaj jest test regulacyjny i założenia, czyli przygotowywanie się do myślenia nad pewnym kształtem legislacji. Taka wstępna koncepcja, następnie ta wstępna koncepcja prawna przekładana jest już i to jest miejsce tak naprawdę dla tych legislatorów też samorządowych i prawnych na już sam projekt aktu prawnego i w rezultacie na sam akt prawny. Ale na tym historia się nie kończy, bo my powinniśmy cały czas w oparciu chociażby teraz o te dowody, które będą dotyczyły, jak działa to, co my uchwaliliśmy, tak? Czyli to się OSR, czy ocena skutków regulacji, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka ocena też, chociaż takiego przymusu nie ma, funkcjonowała na poziomie samorządu. No i potem się może okazać, tak, po roku, dwóch, a może wcześniej, no, że ten problem nie został rozwiązany. Tworzenie prawa, które ma być prawem najwyższej jakości, wymaga myślenia o tym, że to jest taki okrąg, tak, że cały czas musimy na podstawie danych musimy ewaluować, myśleć o tym, w jaki sposób uchwała, tak, czy zarządzenie funkcjonuje. Pewne grupy tych dowodów, tak, o czym mówimy konkretnie, to są oczywiście dane makro, mikroekonomiczne, to są dane statystyczne, dane urzędowe. Państwo często w samorządach, to też jest dla mnie zawsze fascynujące już w kontekście że dostępu do informacji publicznej, że urząd czasami nie wie, jakie posiada dane, tak, normalnie. I też państwo często, wiem, że to jest też z mojego jakoś tam doświadczenia urzędniczego, też na poziomie centralnym, wynika, że ja często pracując nad jakimś aktem, nad jakimś rozstrzygnięciem, wyważam otwarte drzwi, bo pewne dane już zostały w innym wydziale na przykład przygotowane czy wzięte. Więc to jest też kwestia zebrania tych informacji, tych danych, które gdzieś tam po urzędzie krążą, a często nie mamy świadomości o ich istnieniu.
uwiecznieniu, dane z badań naukowych, dane z organizacji strażniczych, tak? Czyli tych organizacji właśnie takich jak Fundacja Stańczyka, które państwo no, mogli zobaczyć, tak? Jak funkcjonuje dostęp do informacji, tak? W wykładzie Jana Niedośpiała, którego teraz nie widzę, jest tam, państwo mogli zobaczyć na podstawie wyników też badań czy obserwacji, jakie są problemy w tym procesie. To są bardzo ważne informacje, które pozwalają nam doprowadzić w rezultacie do tego, że ta jakość prawa będzie zdecydowanie większa. Dane w formie opinii obywateli, ekspertów, czyli to, o czym ja mówiłem w tym pierwszym też elemencie, czyli ta jawność, która ma służyć wyrównaniu szans i tym, żeby obywatele, mieszkańcy mogli przedłożyć jak najbardziej wiarygodne, obiektywne opinie. Standardowe modele kosztów, to koszty, korzyści, to jest też obliczenie. Dosyć skomplikowana kwestia, ale jak się wgryzie, może nie tak bardzo, która na przykład pozwoli nam ocenić, w jaki sposób dany akt prawny będzie oddziaływał na obywateli czy na przedsiębiorców. Tak? Staramy się pracować, na przykład jest takie pojęcie obowiązków informacyjnych, czyli co dany akt, jakie będzie koszty wywierał na chociażby na lokalnych przedsiębiorców. Też jest taka metoda, ona jest z powodzeniem chociażby w Szwecji robiona, to pewnego pilotażu, tak? Czyli zastanawiamy się, ja to zaraz jeszcze też rozwinę, zastanawiamy się, jak te zaproponowane przez nas rozwiązania będą funkcjonowały w praktyce. Czyli taki test na jakiejś grupie, jak ta legislacja będzie funkcjonować. Nazwałem dowody futurystyczne, dobrze umocowane. To państwo pewnie znacie, akurat to jest dokument, który on dotyczy stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Nie ma chyba powszechnej wiedzy, mi się wydaje, wśród legislatorów, że coś takiego występuje i też państwo jak czytacie na przykład czy OSR-y, czy uzasadnienia do ustawy, zwykle jest, szczególnie też tych samorządowych, nie wywołuje skutków dla finansów publicznych, prawda? Czy nie wywołuje w ogóle skutków finansowych, no ale jednak jakieś myślenie tutaj za tym jest. Zresztą zachęcam państwa do lektury. To jest bardzo podobny dokument, w zasadzie tożsamy, który państwu służy już na poziomie samorządu na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. Też minister finansów takie wytyczne daje. Bardzo optymistyczne, muszę powiedzieć, bo tam hula pensje średnie do 2008 roku, proszę państwa, urosną nam. To zachęcam do spojrzenia też na to. Ale to są dane, dlaczego ja to pokazuję tutaj, no to są dane, które pozwalają nam na przyjęcie pewnej hipotezy też dotyczącej chociażby tych kosztów, które wynikną. Dowody historyczno-futurystyczne to jest właśnie taki scenariusz bazowy, czy też taki próba zastosowania chociażby pewnych zmian. Tutaj ja użyłem przykładu akurat dosyć prostego, jak na przykład myślenie o tym, jak regulamin organizacyjny urzędu, na który mamy niewątpliwie wpływ, może przyczynić się do usprawnienia chociażby wydawania tych decyzji środowiskowych. Czyli możemy porównać, jakby przyłożyć te nasze propozycje, badając ten historyczny stan, ile, w jakim czasie te decyzje były wydawane, jakie były bariery po drodze i czy te nasze przyjęte rozwiązania zastosowane do tego historycznego już wydawania tychże pozwoleń, czy to rzeczywiście nam rozwiąże kwestię. I ostatni, proszę państwa, jakie są korzyści? Ja zaraz powiem jeszcze, jakie są problemy, ale najważniejsze są korzyści, bo ich znajduje zdecydowanie więcej. No, identyfikacja rzeczywistego problemu. Znaczy też po co się męczyć, tak, i przechodzić przez ten proces, bo ja rozumiem, że już teraz będziemy wszyscy przechodzić przez ten proces i jak najszerszego konsultowania i pozyskiwania różnych danych, jeżeli to w ogóle nie trzeba podjąć działań legislacyjnych. Można w jakiś inny sposób, jakiś problem społeczny na przykład rozwiązać innymi środkami.
to, co, czyli ten drugi, również te działania poza legislacyjne, identyfikacja konkretnych kosztów i korzyści, czy nam się, czy w pewnym sensie koszty nie będą większe niż korzyści. Czyli tu też trzeba na to w ten sposób spojrzeć. No zwyczajnie, żeby nie dawać też zbyt dużych obciążeń dla obywateli. No wiarygodne uzasadnienie, tak? Czyli to jest bardzo ważne, to też była mowa o tym, że tych uzasadnień no, nie ma, albo one są nieweryfikowalne. To bardzo ważnym elementem tego jest, żeby obywatele czy eksperci mieli szansę zweryfikować te uzasadnienia. Czyli innymi słowy, jeżeli tam będą jakieś powołane dane w tychże uzasadnieniach, to żeby one były z podaniem źródła, z wytłumaczeniem, dlaczego akurat te dane, a nie inne. No i takie uzasadnienie, ja się mogę z nim nie zgadzać, no ale no dobrze, no muszę uznać, prawda, że państwo do takich wniosków doszli, ale państwo doszli do takich wniosków na podstawie konkretnych materiałów. No i oczywiście to, co zwykle się musi pojawić, czyli ten wzrost poziomu zaufania i ogólnie jakości debaty publicznej, ponieważ my rozmawiamy o wiarygodnych, obiektywnych danych, tak? Nie przerzucamy się, że ten to jest taki, tamten jest taki, a w ogóle to wszyscy chcecie ukraść i w ogóle same najgorsze rzeczy, tylko rozmawiamy o konkretach. Więc ja głęboko wierzę, że ten poziom debaty też może się podnieść. Jakie mogą być problemy? No to oczywiście czas, tak? Czyli ta presja szybkiego uchwalenia. Więc tu też ten aspekt kosztów i korzyści jest istotny, dlatego że przy dobieraniu tych metod pozyskiwania dowodów, tak, czy to będzie pilotaż, prawda, czy to będą bardziej skomplikowane rzeczy, no państwo też musicie ocenić, czy warto jest poświęcać energię akurat na bardzo skomplikowane pozyskiwanie tych danych, czy wystarczy akurat w przypadku jakichś konkretnych przepisów, no mniej czasu na to poświęcić, skorzystać z danych łatwo dostępnych. To też nie chodzi o to, żeby ten proces się przedłużał w nieskończoność, tak? Bo tylko powiem, na przykład w Norwegii średni czas konsultacji aktów prawnych to jest 3 miesiące, tak? Zapisany zresztą tak zgodnie z tamtejszymi regulacjami. No, wydaje się to strasznie dużo, ale może to też jest rozwiązanie, w którym powinniśmy kroczyć. Tak? I z tym, z tą refleksją państwa zostawiam. Bardzo dziękuję. Czy są pytania na sali do państwa prowadzących? Pytam się ogólnie o referendum. Dlaczego tak rzadko ten sposób procedowania jest stosowany w Krakowie? No w porównaniu ze Szwajcarią na przykład. Żeby w Krakowie zrobić referendum na temat kompleksowego planu zagospodarowania miasta Krakowa. Bo bałagan architektoniczny, który na dzisiaj mamy, jest dramatyczny. Do 2000 roku obowiązywał plan opracowany przez całą rzeszę specjalistów, którzy się mieścili przy rondzie Kotlarskim w Wieżowcu, a w tej chwili co deweloper przyjdzie, to buduje, nie patrząc na to, że nie ma miejsc parkingowych, ulice są całkowicie zatkane. Jak króciutkie. Dzień pani. Ile Fundację Stańczyka kosztowało przygotowanie tego szkolenia? Dziękuję. Ja mam pytanie odnośnie, ja mówię bardzo donośnie, dobra. Ja mam pytanie odnośnie konsultacji społecznych, które są prowadzone w Krakowie w różnych tematach. Ale szczególnie interesują mnie konsultacje dotyczące polityki senioralnej. I czy państwo mogliby w tej materii coś pomóc, żeby o terminie konsultacji dowiadywali się również ci, którzy nie korzystają z internetu? Dlatego, że konsultacje wiadomo, że są ogłoszone w internecie. Proszę państwa, wprawdzie są takie wypowiedzi, że z internetu seniorzy korzystają tam do 60 roku życia. Ja już kilka razy obaliłam po prostu to powiedzenie, dlatego, że ja mam 84+, proszę państwa. I ja jestem, wstyd się przyznać, 10 godzin dziennie w internecie po prostu. Ale to jest na pewno nietypowy przypadek.
przykład. Natomiast są oczywiście osoby, które nie korzystają, bo po prostu nie lubią korzystać, prawda? Nie znaczy, że nie umieją, tylko powtarzam, nie lubią. I to jest bardzo ważny problem. W tym momencie, ale zaraz, bo z tym się wiąże bieżąca konsultacja, proszę Państwa, odnośnie bardzo dużej dyskusji, bardzo ważnej dla seniorów, mianowicie w formie chyba zarządzenia to wyszło, pana ministra Kamysza, odnośnie powołania ileś tam, prawda, centrów, klubów, domów pomocy społecznej łączonych z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. I proszę Państwa, i konsultacja. I 3 dni temu ukazało się w internecie, powtarzam, informacja, pan minister wysłał do konsultacji. Konsultacje trwają do 21, czyli do jutra. Pytanie, kto o tym, proszę Państwa, wie? Było w internecie, nigdzie poza tym. Czyli od szarego obywatela, od szarego seniora nie spłynie żadna uwaga. Dziękuję. Proszę Państwa, pytanie dotyczy nie tyle może samego procesu legislacyjnego, co upubliczniania tego, co samorząd powinien upubliczniać. Mianowicie akurat na przykładzie Krakowa, gdzie urzędników jest mnóstwo, czego no, w panelu dyskusyjnym wyszła sprawa, że w niektórych gminach nie ma i to jest brak. W Krakowie jest ich mnóstwo, natomiast jest kwestia taka, że krakowskie władze nie upubliczniają na BIP-ie informacji i dokumentów, do których są zobowiązane. Przy większości dokumentów jest napisane, że na wniosek. Jeżeli nie znam pytania, nie znam interpelacji, treści interpelacji, nie mogę stwierdzić, czy mnie interesuje odpowiedź na tą interpelację. W Krakowie jest metodologia taka, że ogłasza się interpelację radnego łącznie z odpowiedzią na nią albo nic, czyli mieszkaniec nie wie, że dana interpelacja wpłynęła. I nie wie, czy chce się zapoznać z odpowiedzią, czy go to interesuje, czy nie, bo w ogóle tego tematu nie ma na internecie. Mhm. Więc to jest kwestia już nie konieczności zatrudniania, konieczności i tak dalej, to jest po prostu nieinformowanie społeczeństwa o tym, co się dzieje. Mhm. To ja przyznam, że ja mam 2 pytania. Do Krzysztofa Izdebskiego mam pytanie. Mówiłeś, Krzysztofie, o specjalnej ustawie jako postulacie Obywatelskiego Forum Legislacyjnego, która miałaby dotyczyć wytycznych i całego procesu legislacyjnego. Ja się zastanawiam, czy te wytyczne, które są teraz w konsultacji, które mają być przyjęte przez Radę Ministrów, czy one by nie wystarczyły w połączeniu z tymi aktami, które już są w tym temacie, czy konieczna jest interwencja ustawodawcy? Tak, a propos nawiązując i powtarzając w sumie twoje pytania, które zadawałeś w prezentacji. I mam pytanie do pana doktora. Powiedział pan, zresztą oczywiście jest to wiedza powszechna w sumie, że jest brak terminów dla wojewody na składanie skarg, ale jakoś to wzbudziło moją refleksję, czy nie wiem, jak samorządowcy na to zareagują, ale czy to nie wprowadza zbyt dużej niepewności prawnej, zresztą pan doktor to zasugerował też w swojej wypowiedzi. I w związku z tym, czy gdyby zadać panu pytanie de lege ferenda, co by pan powiedział na to, żeby jednak wprowadzić termin, a wtedy jak by pan sobie wyobrażał taki termin dla wojewody ograniczający jego możliwość podważenia jakiejś uchwały Rady Gminy? To tyle, dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, to ja oczywiście na wszystkie pytania nie jestem w stanie odpowiedzieć, szczególnie te z kontekstu krakowskiego, dlaczego tu akurat te konsultacje społeczne wychodzą czy nie wychodzą, ponieważ ja już się z niektórymi z Państwa podzieliłem, czego ogromnie żałuję. Nie mieszkam w Krakowie, też nie znam aż na tyle specyfiki tego pięknego miasta. Natomiast chciałbym się do pytania dotyczącego referendów odnieść. To jest pytanie rzeczywiście szersze, bo tutaj pani, która zadawała to pytanie, zestawiła to z systemem, tak naprawdę systemem szwajcarskim, który jest systemem bardzo nietypowym. Znaczy to zawsze wszyscy pokazujemy Szwajcarię i niczego innego już za bardzo nie możemy, bo w tej Szwajcarii rzeczywiście ten system polityczny na tych referendach jest oparty, on ma swoją specyfikę. Mogę Państwu jedynie powiedzieć, że wbrew pozorom Szwajcarzy tak bardzo się tymi referendami nie interesują. To wyniki to są rzeczywiście bardzo, jak są w wyniku bardzo dużej debaty, to ta frekwencja
jest duża. Z reguły przy tych referendach lokalnych to jest około 10%. No pytanie, dlaczego tych referendów nie da się robić w Polsce? No po pierwsze, to jest w pewnym sensie ten mechanizm jednak wyjątkowy, który wiąże się z określonymi kosztami, a po drugie, co też istotne, co trochę było też w prezentacji doktora Bondarzewskiego, no nie każdą materię możemy poddać pod referendum, tak? Znaczy są pewne te istniejące, szczególnie tym referendum lokalnym, tak? To musi wiązać się z tą właściwością gminy w tym sensie, żeby to ono rzeczywiście było skutecznie rozstrzygające, czy jakby, żeby się zazębiało, chociaż na Trybunał Konstytucyjny trochę nam tą definicję starał się rozszerzyć. Ogólnie referenda są bardzo dobrym pomysłem, ale jedynym negatywnym takim aspektem tego referendum jest to, że ono ogranicza się do odpowiedzi tak albo nie. To już to referendum, szczególnie w Szwajcarii, ono powstaje, pytania referendalne powstają jednak w oparciu o szersze konsultacje, więc ja bym chyba myślał, że w Polsce najpierw powinniśmy poprawić te konsultacje społeczne, chociażby po to, żeby dobrze sformułować pytanie referendalne, bo ta alternatywa jest wtedy mała. I odpowiadając już na to pytanie dotyczące tej ustawy, czy ona jest konieczna? Oczywiście zdania są podzielone. Problem, który występuje, jeden to jest taki problem o charakterze konstytucyjnym, czy, bo to by był ideał, żeby ta ustawa obejmowała i proces legislacyjny na poziomie rządu i na poziomie parlamentu. No ale tutaj nam się kłania autonomia parlamentu i to jest kwestia dosyć skomplikowana. Wydaje się, znaczy jak już bardzo krótko, bo tego czasu nie mam, tych korzyści takiej ustawy jest dużo, ale przede wszystkim jest taka, że tak ważna materia jak proces legislacyjny i te wszystkie też żale, które tutaj szczególnie mają i często uzasadnione oczywiście państwo samorządowcy dotyczące, tu, przepraszam, no powiem już na forum publicznym, to padło na warsztacie odnośnie chociażby tej tak zwanej biegunki legislacyjnej, z którą mamy do czynienia, no wydaje się, że umocowanie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa bardzo istotnego procesu wpływającego na prawo i obowiązki szeregu podmiotów jest w pewnym sensie, no według mnie przynajmniej oczywiste. Natomiast no, nie ma w tej chwili takiego ośrodka władzy też, który chciałby zostać takim gospodarzem ustawy. Wydawało się, że Kancelaria Prezydenta, ale w ostatniej chwili jakby tutaj się trochę ograniczyła w tym. Dziękuję. Przechodzę do następnego pytania a propos referendum na temat kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. To właśnie w tym kontekście, który już Krzysiek bardzo poruszył, krótko odpowiem, że nie ma prawdopodobnie takiej możliwości, dlatego że procedura tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest bardzo skomplikowana i bardzo ciężko to sprowadzić do procedury odpowiedzi tak lub nie w referendum. Także to faktycznie kwestia ładu jest do uporządkowania, ale referendum tutaj nie będzie rozwiązaniem na ten temat. Tak, to ja może się odniosę do pytania odnośnie informacji o konsultacjach. Więc tak, no moje stanowisko trochę ewoluowało, gdyż jako aktywista zwykle byłem przeciwny urzędowi, ale trzeba przyznać, że no, nie można się obrazić na to, że się nie zostało poinformowanym, tak? Bo nigdy nie osiągniemy takiej sytuacji, żeby informacje o konsultacjach społecznych pojawiały się w Teleekspresie, więc jakby założenie minimum zainteresowania po stronie mieszkańca no jest jak najbardziej racjonalne, tak? Jeżeli się nie interesuje, no to się nie dowiem. Tym bardziej, że prawda, nie mamy już na ulicach radiowęzłów, żeby takie rzeczy prawda, ogłaszać, co jakby nie zwalnia też z obowiązku aktywnego informowania, a nie ograniczania się do prawda, pojedynczej informacji gdzieś ukrytej, tak? No ale tutaj jakby metoda złotego środka jakby jest jak najbardziej do i takiej racjonalności po prostu w tym informowaniu, tak? Bo można byłoby wykupić reklamy w Polsacie, no ale kto by za to zapłacił? Z drugiej strony jakieś plakaty w miejscach dostępnych, w miejscach, no, gdzie no ludzie tak, wchodzą. Tylko to też zależy od sytuacji, prawda? Możemy sobie wyobrazić plakaty, jeżeli to dotyczy jakiegoś konkretnej przestrzeni, tak, ograniczonej terytorialnie i wtedy mogę na przykład w jednej dzielnicy czy w jednym sołectwie powiesić plakaty, ale jeżeli chodzi o politykę senioralną na szczeblu ministerialnym, no to trudno jednak sobie te plakaty wyobrazić. No, to chyba przykład. Jeżeli mógłbym
Jako najstarszy spośród tutaj siedzących, proszę o jeszcze jedną minutę więcej niż tylko dwie. Proszę Państwa, mi przyszło tutaj jako zaszczytne miejsce ostatnie, żeby zająć głos. Ja powiem tak, może też chciałbym po jednym słowie odnośnie pytań, ale podzielę się z Państwem jedną refleksją. Proszę Państwa, obok mnie i tutaj Państwo to są bardzo młodzi ludzie. I ci młodzi ludzie tak bardzo angażują się w coś, co tak naprawdę wymaga już pewnego doświadczenia. Bo żeby dyskutować, organizować konferencje za no, pieniądze prywatne przecież, konferencje, które, czy seminaria, które dotyczą tego, jak mieszkańcy powinni się angażować, jakie mają prawa, co lepiej zrobić, żeby w samorządzie wszystkim żyło się lepiej. To jest już rzecz bardzo ważna i tutaj z tych Państwa, panów, pani, wydaje mi się, że siedzą osoby, które zapewne będą chciały tą rzeczywistość zmieniać. I tak trzeba. Myślę, że tu nie padło jedno słowo, które chyba się jakby nasuwa. Otóż jakby zapytać każdego radnego, czy on popiera inicjatywy mieszkańców, czy chce, żeby był ogródek jordanowski, nowa nawierzchnia ulicy, szkoła została i tak dalej. On powie tak, tylko powie tak, ale nie ma pieniędzy. To jak wyglądają konsultacje, jaki jest udział mieszkańców, czy to jest promowane, czy nie, nie wynika z braku chęci radnych, czy nawet prezydenta, czy wójta, czy burmistrza. Wynika z czego innego. Ze złej struktury finansowania samorządu. Jak każdy z Państwa płaci podatki, a wydaje mi się, że nie, to nie są moje słowa, to już, jak każdy z Państwa płaci podatki, to ile tych podatków jest na rzecz gminy? No niewiele, większość na rzecz państwa. A ile zadań wykonują gminy, ile państwo? Głównie zadania wykonują gminy. Państwo, owszem, policję, wojsko, struktura administracji centralnej. Tu jest ten problem. Prezydent dużego miasta mówi tak, w budżecie dużego miasta 1/3 to są wydatki na oświatę. To jest za dużo, trzeba tu oszczędzać. Ale przecież nie o to chodzi. Ustawa o gospodarce komunalnej mówi tak, gmino, masz obowiązek w sposób nieprzerwany i bieżący, bez oglądania się na koszty, wykonywać każde zadanie własne. Ale jak nie ma pieniędzy, to i każdy myśliciel, i to ze starożytności, nie naleje z pustego w puste. Tu jest ten problem. Gmina dostaje pieniądze z budżetu państwa na zadania oświatowe. I minister co roku w miarę wylicza w sposób dokładny, ile ma być pieniędzy. Ale tu jest przepis konstytucyjny mówiący o tym. Jeżeli gmino, twoje zadanie jest tak zwanym zadaniem zleconym i zabraknie ci pieniędzy w ciągu roku, możesz do sądu zaskarżyć skarb państwa, sąd ci przyzna brakującą kwotę i okej. Okay. Ale jak to jest zadanie własne, to masz dostać tylko adekwatną kwotę, nie całkowitą. Może być całkowita, może nie być. Oczywistym jest, że budżet państwa z reguły nie tą całkowitą, więc tą brakującą kwotę niech sobie gmina dołoży. A skąd gmina dołoży, skoro nawet te podatki lokalne mają ścisłe widełki od do i nie wolno tego przekroczyć. Więc tu jest ten problem w samej konstrukcji podatków. Skoro większość zadań wykonuje samorząd, to niech mieszkańcy mają te podatki niejako przypisane gminie, czy przypisane jednostce samorządu. Ale to jest pytanie, które ani tutaj panowie, ani państwo na nie nie rozwiążemy, bo to jest pytanie do posłów. Czy ten samorząd dalej ma być tylko formą wykonywania zadań, które są przekazywane, czy niech w tym samorządzie będzie rzeczywista władza na zasadzie trudno, nie w każdej gminie musi być tak samo. Tak jak nie w każdej gminie jest taka sama stawka podatku od nieruchomości. W jednej gminie tak, w drugiej troszkę inaczej, ale trzeba tą może władzę realnie przekazać na nasz samorząd. Ale tu jeszcze raz bardzo gratuluję państwu, że taki temat bardzo dobry został podjęty. Co do jeszcze może pytań. Tu panowie eksperci mówili odnośnie referendum w sprawie planu miejscowego. Wydaje mi się, że chyba nawet pewnie mógłby być takie referendum możliwe. Bo czym jest referendum? Referendum nie zastąpi uchwały Rady Gminy. Nie może być, że w ramach referendum na przykład zakazuje się panu X wydania decyzji o pozwoleniu, czy zastępuje się uchwałę w sprawie stawek podatku czy planu miejscowego. Referendum to wiążąca wola mieszkańców, która wskazuje, co trzeba zrobić, co ma zrobić taki czynny organ samorządu. I oczywiście to już kwestia zależy od pytania, jak będzie skonstruowane, czy będzie możliwość wyboru, czy tak lub nie na dane pytanie, ale można w referendum zobowiązać
do podjęcia działań, do podjęcia procedury uchwałodawczej w takim czy innym zakresie. Bardzo możliwe, że nie mam racji, ale wydaje mi się, że tutaj wśród ekspertów, czyli tutaj panów, te głosy mogą być różne, że jednak to być może. Oczywiście kwestia jest taka co do referendum. Bardzo wiele referendum jest nieudanych, dlatego że ustawodawca wprowadził wymóg generalnie 30-procentowego zaangażowania mieszkańców. Jest projekt ustawy, który to znosi. Na takiej zasadzie, skoro wybiera się wójta czy radę gminy i nie ma w wyborach minimalnego procesu czy poziomu partycypacji mieszkańców, to dlaczego w referendum ma być ten 30-procentowy? Ale inni mówią, no ale to jest wola mieszkańców. Czy wolę mieszkańców ma zastąpić 5, 2, 1% mieszkańców? Może tak troszkę więcej. Generalnie chyba wszystko zmierza ku temu, żeby w ramach referendum raczej w przyszłości nie było tego poziomu ważności. Nieważne ile osób weźmie udział, ci, którzy wezmą, jeżeli chcą niejako brać udział, a inni się godzą na to, no to niech to referendum się odbędzie. I być może to jest jeden ze sposobów, bo to może doprowadzić do tego, że posłowie się obudzą, jak zobaczą, że w wielu gminach mieszkańcy zobowiązują do pewnego działania, a pieniędzy brakuje. Więc może jednak wtedy trzeba będzie tę inicjatywę ustawodawczą inaczej pokierować. Co do konsultacji, tutaj państwo o to wskazywaliście. Niestety konsultacje mają to do siebie, że generalnie mogą być, nie muszą być. Ideą konsultacji jest to, żeby jak najłatwiej, najwięcej głosów zebrać od mieszkańców, więc ograniczanie ich do internetu, czy też tak dzień, dwa dni przed końcem konsultacji ogłaszanie, nie ma się nijak do takiego prospołecznego działania. Ale póki ustawodawca nie wprowadza żadnych negatywnych skutków takiego działania i wystarczy jakby w jakikolwiek sposób, który jest przyjęty jako sposób komunikowania, podawania tych informacji, dopóty to będzie. Być może też trzeba by tutaj posłów jakoś uczulić na to, że konsultacje mogą być różne. Jeżeli już trzeba by wprowadzić regulacje ogólne, ogólnokrajowe, to może zastanowić się, czy trzeba nad tym. Nie pisać ustawy, co będzie, jak wszystko pójdzie dobrze, tylko pisać tak ustawę, co będzie, jak rada, wójt, inni urzędnicy, no czasami tak może być też, trzeba tak założyć przynajmniej, będą chcieli konsultacje niejako zupełnie inaczej traktować. Gdzie tu są gwarancje dla mieszkańców? Niejako wyszukiwać te ewentualnie, chociaż potencjalne źródła błędów, czy też źródła naginania czasami prawa do rzeczywistości. I ostatnie pytanie, przepraszam, czas dawno minął. Pytanie o to, czy organ nadzoru powinien mieć termin do skarżenia uchwały. To bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony organy samorządu nie powinny w nieskończoność myśleć nad tym, że może ta uchwała jednak zawiera wady i będzie za 5 lat unieważniona i wtedy będą problemy. Bo to na pewno jest ważne. Ale jest ten drugi element, mianowicie czy warto zostawić w obrocie prawnym uchwałę, która rażąco narusza prawo, a tylko dlatego, że nikt nie zaskarżył, nikt nie zobaczył tej, czy nikt nie zbadał. Rzeczywiście, jak to jest w tej uchwale, to powinno być prawo obowiązujące. Nasz kraj jest systemem państwa prawnego, a więc każde działanie organu, samorządu, administracji rządowej musi być oparte o prawo. I tyle. I tu już nic nie można niejako zmienić. Owszem, trzeba zmienić prawo, żeby zmienić działanie, ale nic poza tym nie można niejako wywnioskować. Więc są pewne racje, które mówią za tym, żeby to było i za tym, żeby jednak pozostawić ten termin otwarty. Jeżeli uchwała jest zgodna z prawem, to wojewoda niewiele zrobi. A czy wojewoda, tu można poszukać troszkę czegoś innego. Wojewoda ma taki termin 30 dni. Proszę Państwa, rocznie do wojewody spływa kilkadziesiąt tysięcy lub może i więcej uchwał. A przecież wojewoda też, no nie ma pracowników, nie wiadomo ilu, którzy by się tym zajmowali. Jeżeli dziennie dostaje wojewoda, jego pracownicy 200-300 uchwał, przepatrzenie ich wszystkich, przeanalizowanie,
czasami jest trudne, więc może być tak, że gdzieś tam to zostanie później, bo wojewoda potrzebuje zapoznać się z protokołem, z dokumentami i tak dalej, żeby wyrobić swoje stanowisko, więc może niech to zostanie. To niech będzie takim elementem dyscyplinującym troszkę organy samorządu, żeby one dołożyły wszelkich starań, żeby to, co wychodzi, no, było zgodne z prawem, a nie na zasadzie może się uda, może nikt nie zaskarży, niech tak będzie, bo konsekwencje tego ponoszą mieszkańcy. Oni coś tracą, od nich się coś zabiera. Przykład już teraz nieaktualny, budowy wodociągów, kanalizacji sprzed 10-15 lat. Jeszcze kilka lat temu prokuratorzy chętnie to skarżyli, ponieważ nie było podstaw do tego, żeby mieszkańców zobowiązywać chociażby dobrowolnie do uiszczania opłaty za budowę wodociągów. Ale robiono to, bo tak wszyscy chcieli. No tylko, że później są tego takie, a nie inne skutki. Bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna odpowiedź, więc... Proszę Państwa, ja postaram się króciutko, może na początek się przedstawię, bo część osób doszła później. Małgorzata Fedas, ja koordynuję projekt Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne. Padło z sali pytanie o koszty dzisiejszego seminarium. One oczywiście nie są tajemnicą, ponieważ w fundacji staramy się być przejrzyści. Aczkolwiek to trzeba tutaj zaznaczyć, że projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie są to środki publiczne. Przechodząc jednak do meritum, całość kosztów to mniej więcej tak około 6 tysięcy, nie mam niestety ze sobą tutaj budżetu. Wynajem sali i cateringu na 80 osób, bo tak zabudżetowaliśmy dzisiejsze seminarium, przepraszam, to około 5200 zł. Do tego dochodzą koszty wydruku identyfikatorów, certyfikatów dla państwa, listy obecności, tych tabliczek z oznaczeniami, to kolejne jakieś 600 zł. Zaprosiliśmy na seminarium prelegentów, którzy nie pobierają wynagrodzenia. Zgodzili się w ten sposób tutaj nas wspomóc, za co im bardzo dziękujemy. Natomiast, żeby zachęcić też i ściągnąć tutaj do nas prelegentów nie tylko z Krakowa, ale także spoza Krakowa, to oczywiście zwracamy osobom spoza Krakowa, no w tym przypadku jest to już tylko jedna osoba niestety, koszty dojazdu na spotkanie. No i co, to chyba tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Ach nie, przepraszam, to nie tyle. Oprócz zespołu, który pracuje w projekcie, wspomaga nas dzisiaj organizacyjnie liczna grupka wolontariuszy fundacji, za co im bardzo serdecznie dziękujemy, że poświęcają swój czas, żeby spotkanie odbyło się w sposób dla Państwa jak najbardziej komfortowy i ciekawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Małgorzacie. Myślę, że jej też należą się bardzo duże brawa, ale to może już pod... Tak, teraz? I zdecydowanie całemu zespołowi. Jeżeli już sobie dziękujemy, to ja jestem tylko cząstką całej machiny, także dziękujemy. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Ja tylko jedno słowo podsumowania i zapraszam na ten nieszczęsny lunch nasz, który niektórzy dotrwali. Chciałem tylko powiedzieć, że pojawiły się głosy z różnymi uwagami, pozytywnymi i negatywnymi, dotyczącymi dzisiejszego wydarzenia, związane z na przykład dużą ilością merytoryki, z za małą ilością czasu. Jasne, my to rozumiemy. I zaskoczę Państwa, albo i nie zaskoczę, my się tego spodziewaliśmy i podjęliśmy to ryzyko, podejmując decyzję, że jednak zrobimy to wydarzenie. Pierwotnie w projekcie niekoniecznie to miało tak wyglądać, to wydarzenie. Uznaliśmy, że ten temat jest jednak ważniejszy i ponieważ nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy wiedzy, żeby ten temat był poruszany w Małopolsce w jakiś sposób, może ktoś z Państwa ma wiedzę, że był poruszany, bardzo będziemy prosili o sygnał, nie wiedzieliśmy, więc podjęliśmy decyzję, żeby spróbować.
tyle. Jesteśmy wdzięczni, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał się z nami podzielić jeszcze uwagami krytycznymi. Bardzo prosimy, tymi pozytywnymi, tymi negatywnymi. Pozytywne napędzają do pracy, negatywne dają nam informacje, co poprawić. Tylko jeszcze raz mówię, z naszej strony naprawdę rozumiemy, że mogło nam coś nie wyjść, że mogliśmy sobie z czymś nie do końca dać radę, ale uznaliśmy, że ważniejsze jest to, żeby w ogóle to się odbyło, niż po prostu moglibyśmy się zastanawiać w nieskończoność, jak idealnie zrealizować takie spotkanie. Poza tym my nie wiedzieliśmy, i tutaj jedna uwaga a propos legislacji opartej na dowodach i tego przewidywania skutków. My się nie spodziewaliśmy, że, proszę Państwa, zarejestruje się prawie 100 osób. Co prawda to było niby zakładane, ale my w ogóle w to nie wierzyliśmy, że tyle osób się zarejestruje, że tyle osób przyjedzie. Szczerze mówiąc, to się spodziewaliśmy, że jak się uda, że 50 osób przyjedzie na to wydarzenie, to będzie wszystko. Więc mamy informację zbadaną doświadczalnie, że jest zainteresowanie tematem. Czyli być może warto pomyśleć o jakichś jeszcze spotkaniach, niekoniecznie już w formie seminarium, może w jakichś mniejszych zespołach, gdzie by była możliwość też, jak u nas na górze się pojawiło, trochę wyrzucenia różnych problemów i zebrania ich i omówienia. Dziękujemy bardzo prelegentom. Jeszcze raz panu doktorowi Kazimierzowi Banderzewskiemu, Piotrowi Marczykowi, Krzysztofowi Zdebskiemu, Janu Niedośpiowi, Janowi, Przemysłowi Rzekowi, który już się zwinął, i bardzo Państwu dziękujemy.